Możemy uznać wszystko za rozpoczęte. I jest, jest to chyba najgorsze rozpoczęcie, jakie do tej pory miałem w tym. Było dobrze. Potwierdzam, że bardzo sprawnie tutaj Olek zaczął, także jest jest ok. Jest okay. I tak wszyscy widzą to niezręczne moje. E... A widzą wszyscy ok, dobra. Czyli nic się nie ukryje, Czy nie muszę tutaj na, na, jakby na siłę Cię chwalić, że wszystko jest sprawnie. Dobrze. Nie musisz. A poza tym, okay. poza tym tutaj i tak możemy być szczerzy bądź nie szczerzy. Taki, taki e... mamy zamiar, pewnie. Chodzi tak. tylko o to, żeby tego się fajnie słuchać. No a dobra. dzisiaj muszę cię przywitać. Witam cię, Maćku w moich skromnych, skromnych progach. Proga. Tak, tak mam na imię ciebie też e, miło mi jest widzieć. Cieszę się, że, że w końcu udało nam się e, spotkać i będziemy mieli okazję pogadać na no niewątpliwie ciekawy temat, jakim jest e, szeroko pojęta e, branża, że tak powiem, modelingowa, e, działanie, działanie agencji. I, różne tego typu smaczki, ale e, to okaże się pewnie z czasem, co dokładnie tutaj nam w tej rozmowie wyniknie, z tej rozmowy wyniknie i co nam, co nam wyjdzie, także. Wiesz co tak mi się podoba to e, jak tutaj zacząłeś, że ja może sobie po prostu wiesz, bo po prostu pójdę i przedstawię e, <grym> sobie. Tak, dokładnie. Ja wiesz, ja to zostanę <grym> sam godzinna? i nagram sobie, wiesz, e, samodzielnie ten podcast. <grym> ten sobie. podcast. Nie, tak, nie tak, tak. Zaje e, zajebiście. Bardzo fajnie, że, e, że to zacząłeś, bo dzięki temu nie muszę już cię ja przedstawiać. Mm. I anonsować, mm. bo jest dzisiaj ze mną Maciek Świdnicki, z którym znamy się od lat. i z... dużo, dużo. To już będzie z 10 lat, Z 10 lat. No jeszcze się poznaliśmy chyba, jak ty zaczynałeś e, za czasów. E, Spekto, Tak, byłeś Agencji. W agencji dokładnie, Agencji, w której zaczynałem e, swoją, swoją przygodę, że tak powiem, od tej drugiej strony. E, no bo pewnie to też do tego przejdziemy później, ale też miałem okazję. E, działać e, po, tej, po tej drugiej stronie że tak powiem aparatu e, kilka, kilka lat na, a potem de, de się przebranżowiłem że tak powiem, czy przebranżowiłem przeszedłem na tą drugą stronę mocy, że tak można powiedzieć i e, zająłem się ty, 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 typową e, menadżerką i a najpierw e, pracowałem jako booker, tak jak zresztą wspomniałeś, e, w Specto, gdzie się zresztą poznaliśmy. Też tam były, to były moje początki, twoje początki, tak naprawdę e, Twoje jako f, fotografa, moje jako e, szeroko e, pojętego menadżera e, modeli modelek no a tak jak, tak jak tutaj teraz się, tutaj historia, historia potoczyła się w ten sposób, że, że później przeszedłem do, do innej agencji czyli do, do, do Panda Models i, i razem z Łukaszem, który jest, Łukaszem Stępnim, który jest właścicielem Panda Models stwierdziliśmy, że E, założymy e, razem e, damską, damską dywizję e, Pandy e, o nazwie RewS. A dlaczego to zrobiliśmy? E, ponieważ no, Panda jest jedyną, tylko męską agencją w Polsce nadal. I, I nie ma drugiej e, tylko męskiej agencji w Polsce, e, więc, więc nie chcieliśmy jakby otwierać dywizji e, damskiej e, na, na, stronie, na stronie pandy, e, tylko osobną, po prostu osobny twór jako agencję siostrę i, i stąd też e, powstał tutaj ten właśnie mój mój ref, z którego jestem. E, bardzo, bardzo dumny, także tak się ta historia potoczyła, że ty się bardzo rozwinąłeś. Ja ci zawsze kibicowałem. Ja się mam wrażenie, chociaż ja zawsze o sobie raczej wolę się skromnie wypowiadać i, i e, mam taki charakter, że, że nigdy nie jestem do końca zadowolony. E, a z tego, z tego, co robię, zawsze uważam, że może być lepiej, e, więc, e, więc ale, ale naprawdę ja uważam, że ty zrobiłeś no, ogromny postęp i, i, i tak, jak, tak jak zresztą e, wiesz, e, ja ci od początku kibicowałem i, i, e, i widzę, te, widzę te prace, widzę co robisz i, i cieszę się, że, że to idzie właśnie w tym, w tym kierunku dla tych, którzy również to oglądają z jakiegoś powodu, chociaż ja nigdy nie mm. wiem, dlaczego ludzie mogą oglądać podcasty, ale może tak. ktoś siedzi i to ogląda, to widzi, że w tej chwili mm. prawdopodobnie się rumienie. I okay. ja nigdy tego nie mówiłem, na pewno tego nie mówiłem e, publicznie, tobie nie mówiłem to e, w oczy, mm. bo no homo, mm. ale jesteś osobą, jedną z tych osób, której okay. naprawdę e, bardzo, bardzo wiele zawdzięczam, jeśli chodzi o swoją karierę. Bo tak jak mówiłeś, e, ty, ty we mnie uwierzyłeś i dzięki temu ja jakoś szedłem e, w te Modelki, w te mm -hmm. profesjonalne modelki. Mm -hmm. Bo wiesz, bo ja zaczynałam od, um, od Max Models. Uh, jak chyba większość. Tak, tak jak to. większość, nie? Mhm. Jakieś tam zdjęcia w krzaku, a poszedłem do agencji, nie pamiętam, czy to było ze względu zdjęcia. Zdjęcia w Krzaku. Na Piękne, tak, to, to musiałem wtrącić, ale to, ci, to, to tak to jest dobre, dobre określenie zdjęcia w krzaku. To, tak, to tak, sobie... tak. zdjęcia w krzaku, na a torach, później, mhm, a to. później krzak i tory zostały zamienione okay. na ulice i chodniki. Ale ja tam chyba byłem dzięki e, Klaudi Winiarskiej. Pytałem okay. się jej, w jakiej ona była e, agencji. Ona była akurat wtedy w Spekto i tam mhm. właśnie. Właśnie poznałem Ciebie i mm -hmm. zaczęliśmy robić jakieś testy. Ty mi po prostu mm -hmm. podsyłałeś dziewczyny, ja miałem e, jakieś pomysły i się tam e, e, rozwijaliśmy w kontekście mm -hmm. e, właśnie robienia tych testów dziewczyn. Czym są testy? W agencji modelek. Wiesz to w testach, w testach tak naprawdę chodzi głównie, e, głównie o to, żeby e, przedstawić e, modelkę, a nie stylizację. Więc te stylizacje tak naprawdę, jeżeli to są takie typowe testy, a nie, nie załóżmy jakiś edytorial modowy do jakiegoś magazynu, e, chodzi właśnie głównie o to, żeby w jak najlepszym świetle i w, w jak największej ilości e, twarzy e, przedstawić taką, taką modelkę czy, czy, czy modela. E, więc to jest, że tak powiem, clue e, testów e, takich e, agencyjnych. E, to, to generalnie mają być zdjęcia dosyć, dosyć proste, e, które tak jak mówię są przeważnie też no, pierwszymi zdjęciami e, każdej modelki i każdego modela. I te zdjęcie jako pierwsze się przeważnie wrzuca właśnie na, na, na stronę agencji i tymi zdjęciami rozpoczyna się promocje modela czy modelki. Także tak jak, tak jak tutaj jakby podsumowując. Testy mają po prostu przedstawić w jak najlepszym e, świetle niestylizację, a, a modela e, albo modelkę. Ja dlatego o tym zacząłem i dlatego wyszliśmy od tych moich początków i Twoich początków, ponieważ ja zawsze mówię: e, jeśli kogoś uczę, jeśli ktoś potrzebuje jakiejś porady ode mnie i jest fotografem i chce robić ludzi, ja zawsze mówię: odezwij się do agencji modelek, bo mhm. agencja nic Cię tak nie przetyra. Mhm. Jak właśnie agencja modelek, jeśli jesteś fotografem, nikt nie będzie Wobec Ciebie hmm. aż tak bardzo krytyczny, ale dzięki temu bardzo, bardzo dużo się nauczysz. Dokładnie, no tutaj, tak jak mówię, zawsze, zawsze, kiedy prosimy, kiedy zlecamy fotografowi zrobienie testów, czy też innych zdjęć, czy jakiegoś edytorialu, czy cokolwiek, chociaż wiadomo, jeżeli to jest edytorial, no to też musi to zatwierdzić, załóżmy, nie wiem, sam, sam magazyn i tak dalej, więc tutaj troszkę inaczej to wygląda. Ale jeżeli chodzi właśnie o takie typowe, proste, proste testy, tutaj zawsze przeważnie tak to działa, że, że dostajemy tak zwane surowe, surowe zdjęcia. My dokonujemy tego, tego wyboru, no bo agencja za te, za te zdjęcia e, płaci, więc my dokonujemy tego wyboru. Jest określona ilość zdjęć z fotografem do wybrania, e, więc rzeczywiście no, e, potrafimy być, e, to prawda, e, krytyczni wobec, wobec zdjęć i, i, i często, często i, i, i bukerzy. E, i z Pandy i z mają sporo uwag e, do, do tych zdjęć oddawanych, więc, więc często zanim te zdjęcia ujrzą światło dzienne, to te poprawki są robione po kilka razy, zanim e, zanim zanim rzeczywiście będzie ten finalny, final, z tego finalnego efektu będziemy zadowoleni. Także no masz rację, no, e, nikt nie jest tak krytyczny i, i nigdzie się tyle e, fotograf nie nauczy, jak przy pracy tak naprawdę, jeżeli chodzi nawet o takie proste testy agencyjne, no bo e, no jest no jest to wymagające, ale tak jak się mówi, no, konstruktywna e, krytyka uczy, e, tylko właśnie ważne, żeby to była konstruktywna krytyka, a nie e, coś takiego, e, że tak powiem, wydumanego, wydumanego na, na siłę. E, bo, bo tak jak mówię, no, łatwo jest krytykować, ale konstruktywnie e, krytykować też trzeba umieć. Więc no tutaj masz rzeczywiście rację, że jeżeli chcesz się nauczyć e, krok po kroku robienia dobrych testów, no to najlepiej odezwać się do agencji, która właśnie da ci, szansę, e, da, ci, da, da ci szansę i po prostu da ci dobrą, dobrą modelkę, dobrego modela na testy, bo też e, nie oszukujmy się, e, jeżeli dajemy nawet e, modelkę, modelkę czy modela na, na, na zdjęcia, e, wcześniej pokazujemy ją fotografowi, E, ponieważ no, też fotograf musi czuć ten vibe, że tak powiem. Jeżeli no, dostaje ktoś na testy e, modelkę, która no, nie do końca e, pasuje fotografowi, no to nie ma szans, żeby te zdjęcia dobrze wyszły. Po prostu no, no, nie ma takiej opcji, więc e, to już po latach rzeczywiście się tego nauczyliśmy, że dlatego każdy fotograf ma powiedzmy jakiś tam swój określony styl i gdy już nie wiem, przyjmujemy kogoś do agencji, chcemy mu zrobić pierwsze zdjęcia, które tak jak wspominałem wcześniej wrzucamy na stronę, e, które mają umożliwić Dostanie pierwszego zlecenia, pierwszej pracy, właśnie, właśnie osobie, która się dostała do takiej agencji. Zawsze, jak widzimy daną, daną osobę, to już wiemy, do, do, którego, do którego fotografa taką osobę powinniśmy po prostu dać. Czyli, no załóżmy, no nie wiem, po prostu przyjmujemy. To na przykład, do... jakie dziewczyny idą do mnie? wiesz co, ja uważam, że ty masz bardziej styl komercyjny, pewnie to zaraz rozwiniemy, tylko ja uważam, że ty lepiej fotografujesz na przykład u dziewczyny o bardziej takiej komercyjnej słowiańskiej urodzie, pełne, pełniejsze, wiesz, pełniejsze kształty, pełniejsze usta, uwydatnione kości policzkowe, więc taka bardziej typowa słowiańska uroda. Wydaje mi się, że lepiej się mimo wszystko czujesz w bardziej w komercyjnej e, fotografii, szeroko pojętej, pewnie to jeszcze, tak jak mówię, będziemy rozwijać, niż w takim typowym, e, w typowej fotografii, e, w testach. Chodzi tutaj o testach e, fashion. Czyli bardziej, bardziej, ja przynajmniej uważam, że. E, wolałbym ci dać właśnie dziewczynę, która jest bardziej, tak jak powiedziałem, komercyjna, o słowiańskiej urodzie, niż dziewczynę, która e, ma typ urody, którą, tak jak my to nazywamy, albo klient pokocha, albo znienawidzi, czyli nie do końca zdefiniowana, bo też są takie typy urody, gdzie no, e, człowiek, który zupełnie, e, że tak powiem, nie, nie siedzi, mówiąc potocznie, w tej branży, e, często ludzie patrzą na zdjęcia z wybiegów i zastanawiają się, e, jakby dlaczego ta osoba jest modelką? Dlaczego ten, te, dlaczego ten chłopak jest, jest, jest modelem? Tak? Bo, bo dla nich no, nie są to atrakcyjne osoby. A właśnie no, branża modelingu, e, mówiąc e, w skrócie, tak bardzo ogólnie, jeżeli chodzi o typy urody, no, dzieli się na taką urodę e, klasyczną i, i, i urodę, właśnie a, można też tak to ująć, fashion. Dobrym przykładem jest tutaj na przykład grając główną rolę w filmach Dune i Dune 2 ten Timothy Chalmett, który z jednej strony jest zwyczajnym takim brzydkim chłopakiem, który ma taką urodę trochę przychlasta, ale jeśli zostanie odpowiednio pokazany, jeśli zostanie odpowiednio uczesany, on potrafi być naprawdę turboprzystojny. On grał ostatnio widziałem z nim film, poleciła mi to koleżanka, również modelka bądź co bądź, piękny chłopiec. To był film o tym, jak on był uzależniony i Steve Carell tam chyba grał, jego ojca. W każdym razie on tak bardzo różnie wyglądał i ja jestem pewien, że gdyby puścić go do jakiegokolwiek fotografa, to ten jakikolwiek fotograf zrobi z nimi jakiekolwiek zdjęcia. W sensie te zdjęcia mogą być i super fantastyczne i super katastrofalne. Wiesz o co chodzi. Chyba to jest właśnie to, o czym ty mówisz to znaczy, jeżeli chodzi, tak, dokładnie jeżeli chodzi o ten konkretny przykład akurat Timotiego, powiem ci szczerze, że mi jako e, aktor jako, jeżeli ja byłbym, nie wiem, załóżmy e, miałbym, mógłbym go wyskałtować do agencji e, to bardzo chętnie bym to zrobił bo, bo jako, e, jako agentowi jego uroda mi się bardzo podoba i właśnie ja uważam, że, e, że on jest, on, on może naprawdę nawet nawet mógłby w modelingu robić wiele rzeczy, to znaczy oczywiście określiłeś jego urodę jako tak jak tutaj nazwałeś trochę niemiło przychlast ale szeroko, szeroko, jakby szeroko pojętym określeniem natomiast powiem ci szczerze że ja go chciałbym przeprosić Aha. jeśli on to będzie słuchał właśnie to, to też to też jest ważne ale uważam że, że on ma właśnie komercyjny bardziej taki typ urody wiesz mimo wszystko no. ma symetryczną tą twarz z tego co wiem też ma chyba niebieskie oczy ile się nie mylę nie, nie pamiętam do końca, ale powiem Ci, że no, zresztą no, nie bez powodu jest zatrudniany do, do takiej roli i gra w takim hitowym filmie jak Duna, który, który zresztą uwielbiam. Więc mi jego uroda jako, jako, jako chłopaka, potencjalnego modela, no, a tak jak mówimy tutaj o światowej sławie, tak naprawdę, aktorzy, aktorzy w tym momencie mi się bardzo podoba. Ja bym bardzo chętnie tego typu urodę widział u siebie w agencji i uważam, że i na polskim, i na zagranicznym rynku dużo by działał. Zresztą jeden z naszych. Mi również, ale jakbyś go miał w swojej agencji, to też nie puściłbyś go do każdego, bo nie jest to tak, taka typowa, typowa komercyjna uroda. Tak, to znaczy, wiesz, no, chciałem tylko jeszcze wtrącić, czy mamy bardzo podobnego chłopaka, zresztą u nas w agencji, Adama, który, który, nawet jak zobaczysz jego zdjęcia na stronie, to jest naprawdę bardzo podobny do Timothy'ego. Więc, więc to też potwierdza to, co przed chwilą powiedziałem, że takie typ urody bardzo chętnie bym widział u siebie w agencji, e, więc jak będziesz miał tam chwilę, to sobie możesz śmiało zobaczyć, e, że, że właśnie Adam u nas jest bardzo do niego podobny. To umów go mnie na, na, na i, zdjęcia. Na, tak, dobra, tak, dobra go na zobaczymy, do wtedy będziesz wiedział, jak to wyjdzie. Natomiast tak. jeżeli chodzi o, właśnie o twoje pytanie, e, wiesz, zawsze, zawsze rynek weryfikuje tak naprawdę e, to, czy to, czy będzie model czy modelka pra, pracować, bo jakby my nigdy, mimo że my na przykład, nie wiem, jesteśmy przekonani, że, że, że dana osoba będzie pracować na, na, na rynku, czy to polskim, czy to zagranicznym, i jesteśmy, nie wiem, zakochani w jakiejś urodzie jako bukerzy, e, no to zawsze jakby czas tutaj nam weryfikuje to, czy mieliśmy rację, czy nie. I czasami jest tak rzeczywiście, że. że e, nie wiem, modelka e, czy model zaczyna pracować e, dopiero po roku czasu, e, i przez ten na przykład. E... Rok zupełnie nic się nie działo, bo to nie był ten czas, bo, bo jakby trzeba było rozwinąć odpowiednio portfolio, bo trzeba było, nie wiem, zmienić kolor włosów, więc trzeba mieć naprawdę dużo szczęścia, e, szczególnie przy tej konkurencji, która jest na rynku w tym momencie, przy ilości agencji i przy, e, przy ilości, właśnie, osób, które są w tych agencjach, żeby się przebić. Chciałbym kontynuować ten wątek, ale to za chwilę, ponieważ brakowało mi tego, że jak rozmawialiśmy o testach, nie wtrąciłem, dlaczego. One są dobre dla e, początkujących fotografów i dlaczego agencje mogą tak e, piłować początkującego fotografa? Dlatego, że umówmy się, agencje modelek są po to, żeby zarabiać na modelkach i modelki są produktem, w związku z tym. E, Agencja nie może sobie pozwolić na to, żeby brać pod skrzydła modelki i żeby fotograf wypuszczał wtedy słabe zdjęcia. Szczególnie na, na początku drogi jest to, jest to frustrujące. Ja też miałem z jedną agencją taki problem, że robiłem dla nich parę testów. Przepraszam, Te, że ci wejdę w słowo, hmm. bo zanim zapomnę. Masz rację, bo w internecie trzeba pamiętać, że nic nie ginie, więc jeśli wcześniej agencja nie zatwierdzi danych testów i załóżmy e, trafią do sieci, czy na Instagramie, czy, czy, czy nawet w jakieś oznaczenia, a klienci sprawdzają często właśnie Instagram modelki przed zabukowaniem. Eee, czyli przed, przed jakby potwierdzeniem ostatecznie, ostatecznie tej pracy i, i wejdą na przykład w zdjęcia, które są oznaczone i tam się gdzieś tam dokopią nawet do starych materiałów, gdzie modelka wygląda niekorzystnie, no to ta praca znam takie sytuacje, gdzie, gdzie często potrafi być eee, tak powiem zrzucona i, i finalnie, finalnie dana osoba tej pracy nie ma, więc, więc masz rację, że no te zdjęcia zanim trafią w ogóle w obieg no muszą zostać zatwierdzone przez agencję. Natomiast eee, też Powiedziałeś, że e, jakby daje, się, daje się na początku, da, daje się jakby na modelki czy, czy, czy modela na, na, na testy e, do początkujących fotografów. Trochę z, zmienia się to w tym momencie, ponieważ też agencjom często zależy na tym, że jak już dajesz na te pierwsze e, tak zwane testy e, osobę, e, to często dajesz do bardzo doświadczonego fotografa, e, który już na pierwszych testach nauczy pozowania doda pewności siebie, gdzie agencja też wie, że ten fotograf ma świetny, świetny świetny vibe, świetny kontakt z modelem, z modelką, więc to też ta tendencja się na pewno teraz zmienia, więc to nie jest tak, że, że już agencje dają wiesz, na siłę najlepiej oczywiście, no wiadomo TFP, testy fotografowi i że tak powiem wtedy, wtedy, no wiadomo, różnie zdjęcia wychodzą, tak? No nie oszukujmy się. Żeby dobrze zdjęcia wyszły, trzeba, trzeba określoną cenę fotografowi zapłacić i to jest normalne, bo każdy z czegoś, że tak powiem, musi, musi żyć i to działa zawsze w dwie strony, więc, więc, ale jeżeli tutaj kończąc jeszcze ten wątek, to się jakby zmienia właśnie, że często nawet i my wysyłamy już na pierwsze testy do fotografa, który nie jest tak zwanym żółtodziebem fotografii, mm -hmm. tylko już naprawdę wiemy, że da Taki pewien warsztat, i, i, i e, ta osoba wyjdzie z tej sesji już e, bogatsza o, o pewne doświadczenia, jeżeli chodzi o pozowanie i o, o całą resztę. Jasne, ale jeśli na przykład e, zgłosi się do Was e, jakiś początkujący fotograf, mhm. który ma już w pewien sposób obiecujące portfolio i inaczej. E, Załóżmy, że przychodzi do mnie początkujący fotograf, u którego widzę potencjał, to ja mu mówię: mhm. zrób parę, parę zdjęć. Tutaj masz te agencje, tutaj masz te agencje. Pościągaj testy dziewczyn, które są New Face'ami, mhm. bo New Facey mają takie typowe testy agencyjne, bo te doświadczone modelki mają już edytoriale, okładki. Tam nie ma sensu zaglądać generalnie i w reklamy. Jeśli jest się początkującym fotografem, to takie rzeczy nie powinny nas interesować. Znaczy, Wiesz o co chodzi? Nie na tym się tutaj skupiamy. I po tym, jak już zobaczysz sobie takie, takie testy, jak już się ich naoglądasz, porób to z jakimiś koleżankami. Chudymi. <laughs> One nie muszą być super wysokie, ale muszą być chude. Musisz zwrócić uwagę na to, w jaki, oni, w jaki sposób oni tam przedstawiają te dziewczyny. No mogą też być te modelki Plus, to Jest wiadomo, teraz ten rynek też się rozwija w tym kierunku. Tak, szczególnie ale to zagraniczny. No, jest W tak. Polsce już powoli, powoli też to staje się coraz bardziej popularne. Możemy, możemy o tym pogadać, ale. Się. A tak, ale robimy, robimy kolejne, kolejne dygresje. To tak. na, no to, jest na chwilę bardzo, to, to jest temat rzeka. Mm -hmm. to jest temat jasne, rzeki. jasne, jasne. W każdym razie wracając. Yy... Spróbuj ustawić swoją modelkę w taki mhm. sam sposób, w jaki ona jest przedstawiona na tych, na tych testach. Zrób takie ze, ze dwie, z trzy sesje i pójdź wtedy do agencji. I co wtedy, jeśli ktoś przyjdzie ci i powie, że Maciek, słyszałem o tobie do, i o twojej agencji dobre słowo, tutaj są moje testy, ty mhm. patrzysz, że te testy mają faktycznie potencjał. E, wiesz co I co że mówię, on jeżeli... chce pracować w TFP mhm. oczywiście. Okay. Bo jest początkującym fotografem. Eee, ale są fotografowie początkujący, którzy wiesz, z góry mają określone już swoje stawki i często piszą do nas już ze, ze swoimi stawkami, mimo że mają tylko, e, że tak powiem, profil na tak zwanym, nie wiem, czy jeszcze istnieje w ogóle Max Models, szczerze mówiąc. Istnieje. Okay, a istnieje, <laughs> dobra, bo ja tam. Ale już... tam już nie ma sensu się Aha, umawiać, bo... Okej, okay, czyli tam, tam raczej już ten portal, portal umarł, że tak powiem. Wiesz, śmierci, kwesti naturalną. Kwestia jest taka z Max Models, że tam nadal nie trzeba cenzurować tych zdjęć, no okay. a wszędzie indziej, jeśli nie ma swojej własnej strony, no to to jest taki problem, że trzeba cenzurować. Ja, na przykład, jeśli ja robię, robię zdjęcia takie bardziej sensualne, to ja ich nie wrzucę na Instagram, bo jak ja wrzucę, no to od razu wiesz. Od razu życzliwi ludzie powiedzą: o tutaj jest kawałek pupy, tutaj coś tam za duży dekolt, ja się muszę tłumaczyć z Instagramem, spadają mi zasięgi. Więc na tym Max Models można u mnie e, popatrzeć na e, odsłonięte, że tak odsłonięte powiem, części. E, ciała. kształty, okej. Okay. Tak jak zresztą sam wiesz, no, ja jestem typem człowieka, który wierzy w ludzi i lubi dawać ludziom e, szansę pomimo jakichś tam e, wielu e, historii e, i, i z życia wiadomo prywatnego i, i z życia e, e, jakby po, z pracy e, z branży e, często wiadomo na ludziach potrafimy się e, potocznie mówiąc przejechać ale ja jestem jakby typem właśnie człowieka wracając który, który lubi dawać ludziom szansę więc jeżeli przychodzi do mnie fotograf i e, mówi że chciałby spróbować widzę że ma potencjał przedstawia mi jakieś swoje zdjęcia czy wysyła jakąś e, jakieś swoje przykładowe właśnie

I się dobrze do tej prezentacji powiedzmy przygotuje. I, i tak jak powiedziałeś, no, no widzę, że, że jest ten jest, jest potencjał, jest sens, żeby to rozwijać i, i, i jest sens, żeby kogoś właśnie na te testy dać. No to układamy tak zwany moodboard, tak jak sam powiedziałeś, mówimy mniej więcej, jak te zdjęcia mają wyglądać, czego byśmy sobie tutaj życzyli. Składamy, że tak powiem, ewentualne stylizacje nawet nawet sami chyba, że no, fotograf. Ma jakąś zaprzyjaźnioną stylistkę, powiedzmy, już przychodzi do nas w tak zwanym pakiecie i, i oferuje też e, e, stylistkę na sesji, no to wtedy, wtedy jakby już przygotowuje tę stylizację stylistka, ale według również naszych wytycznych. Więc jak najbardziej, tak jak mówię, jeżeli widzę, że jest potencjał i jest chęć do pracy, to zawsze każdemu daję szansę. No oczywiście nie dam może na pierwszy, na pierwszy test, na pierwszą próbę do takiego fotografa no, najlepszych, najlepsze osoby z agencji, najlepszych osób z agencji, ale jeżeli chodzi właśnie o takie pierwsze zdjęcie, jak najbardziej bardzo dobrego new face'a, tak zwanego jak najbardziej mogę na takie testy pierwsze do takiego fotografa dać i no, jeżeli oczywiście fajnie wyjdzie, no to kontynuujemy wtedy współpracę już za określoną, za określoną stawkę. Pójdźmy sobie z, z drugiej strony. Jeśli mm -hmm. jesteśmy modelką bądź modelem, uważamy, że się nadajemy, to idziemy wtedy do agencji. W jaki sposób to się załatwia? Często na grupach fotograficznych słyszy się o, zrób polaroidy, zrób profesjonalne, idź na profesjonalną sesję do profesjonalnego fotografa, która często się kończy wiesz typowymi plastikowymi zdjęciami, które są prostym portretem na wprost z rozmytym tłem, i, i to jest to, czy. Czy pójście na taką profesjonalną sesję w cudzysłowie u profesjonalnego fotografa, to jest to dobry pomysł przed pójściem do agencji, czy co wystarczy? E, wiesz co, prawda jest taka, że oczywiście nie jest to zły pomysł, tylko czasami e, jest totalnie, totalnie bez sensu jest wydawać, nie wiem, pieniądze na, na pierwszą sesję testową zanim się zgłosi do agencji, bo my tak naprawdę potrafimy zobaczyć. Potencjał modela czy, czy modelki, e, dosłownie po tak zwanych selfie, po, po zwykłych zdjęciach z ręki, nawet jeżeli dostajemy często w zgłoszeniach na naszą stronę e, przez, przez zakładkę casting. Do czego jak najbardziej zresztą zachęcam każdego, żeby się do nas właśnie zgłosił. Dostajemy zgłoszenia, to często są to po prostu zdjęcia z własnego, nie wiem, pokoju, z własnego mieszkania, zrobione z ręki, tak jak powiedziałem, nawet nawet selfie, i my po jednym zdjęciu, czy po dwóch jesteśmy w stanie stwierdzić, już po tylu latach w branży, no bo ja już jestem, że tak powiem. 4, 4, 15 rok leci w branży, więc to już kawał czasu. E, jestem w stanie stwierdzić i inni, inni bukerzy z agencji, a czy dana osoba się nadaje na modelkę modela. Jeżeli oczywiście też wymiary są odpowiednie, e, przede wszystkim wzrost, bo wiadomo, że tutaj wzrost gra kluczową rolę, bo, bo z, z innych wymiarów e, da, się, da się zejść, da się schudnąć, da się przytyć. E, więc jeżeli są wymiary odpowiednie i widzimy ten potencjał, to. Eee, tak, jak mówię, nie jest tutaj w ogóle dla mnie przy pierwszym zgłoszeniu potrzebna taka e, profesjonalna e, sesja zdjęciowa. Bo często, że tak powiem, ludzie wydają, zostajemy takie zgłoszenia, nie wiem, po tysiąc złotych u jakiegoś fotografa. No, który y, głównie robi nie wiem zdjęcia, oczywiście tu nikogo nie obrażając, bo to też trzeba umieć, ale głównie na jakichś imprezach rodzinnych, weselach i tak dalej, bo to też nie jest łatwa rzecz, wiadomo. Także tak jak mówię, nie chcę tu nikogo urazić, ale często właśnie ludzie zgłaszając się do agencji i tak, do takiego fotografa, płacą mu naprawdę duże pieniądze i, i te zdjęcia wyglądają zdecydowanie gorzej niż takie, które by nam wysłali sami, tak jak powiedziałem, zrobione nawet własnym telefonem, czy nawet członek rodziny na białej ścianie. Więc... Tak, no bo robi po prostu taką ja to nazywam instagramową fotografią, która e, nie jest nawet fotografią komercyjną, mhm. bo ona nie sprzedaje e, nic e, poza osobą e, na social media. Wiesz o co chodzi? To, to co mówiłem, że właśnie że takie plastikowe, bardzo nasycone kolory, to, to to może być OK, jeśli na przykład jakąś kawę w ręce trzymasz. I to jest jedyny, jedyny, jedyne takie zastosowanie dla takich zdjęć komercyjnych, które mi się wydaje, gdzie wrzucasz posta Instagram, jakaś influencerka wrzuca, ale nie zobaczymy tych zdjęć w galerii. Jest to po prostu inny typ. W związku z tym, jeśli już chcemy mieć takie sesje, to lepiej się udać do fotografa, który siedzi w testach agencyjnych, typowo, a nie po prostu. Po prostu ładnych zdjęciach, bo one też są spoko, tylko one mają po prostu inne zastosowanie. Ja na przykład. W... W sensie umiem robić takie, e, takie rzeczy, ale nie jest to coś, co ja robię cały, e, cały czas, prawda? Oczywiście, no też e, trzeba czasami odpocząć i mieć jakąś odskocznię. No, wiadomo, że każdy fotograf e, robi to, co najbardziej lubi, no ale już kiedy trzeba zarobić e, e, pieniążki, no to już trzeba, trzeba, że tak powiem, zrobić rzeczy, które, które nie, do końca, nie do końca jakby są może ulubionymi zdjęciami, ale, no, wiadomo, że jak to się mówi, nasz klient, nasz pan, więc. Hmm. Więc tutaj agencje często zlecają, właśnie, właśnie różnego typu sesje, które no nie do końca, że tak powiem, fitują fotografom, ale za które, za które tak jak mówię, są, są, są odpowiednie stawki. Ale, tak jak tutaj wspominałem jeszcze wcześniej, no ważne, żeby według mnie fotograf przed, przed zdjęciami dostał, dostał wymiary, zobaczył polaroidy, modela, modelki, żeby po prostu wiedział, kto przyjdzie na sesję. I oczywiście też ważne jest to, żeby przed taką, przed taką sesją, Testową. Modelka czy model miała, miała czyste włosy, zadbane paznokcie, i jakby też przyszła bez make-upu. Eee, a proszę, jakby e, naprawdę, wiedziałem wiele, wiele sytuacji, i niestety słyszałem też od fotografów, że często osoby przychodziły e, właśnie na, na testy totalnie nieprzygotowane, i, i wtedy tak naprawdę taki test e, szedł do kosza i trzeba było go albo powtarzać, albo no totalnie, tak jak mówię, zdjęcia zdjęcia się w ogóle nie nadawały, bo modelka na przykład przyszła na sesję. E, nie wiem, e, z tipsami kilkucentymetrowymi i, i, no i jakby, no mówię, tak jak testy są po to, żeby przedstawić modelkę. W jak najbardziej naturalnym świetle. SOTE i, i to jest jakby klucz, e, jeżeli chodzi o, o testy agencyjne. Wiesz, kiedy ja się najwięcej nauczyłem, jeśli chodzi o fotografowanie ludzi, mhm. przez to, że fotografowałem Polaroidy dla jednej z większych polskich agencji. Mhm. Też się z nimi w pewnym, w pewnym czasie zaprzyjaźniłem i wymyślili sobie, a Olek, ty już tyle z nami robisz, no to porób z nami Polaroidy. Polaroidy są to zdjęcia, które mają pokazać modelkę. Taką, jaka ona jest w danej chwili. Po to, żeby pokazać klientowi, żeby on zobaczył, jak, jak ona wygląda sutę w naturalnym świetle. One nie są te zdjęcia retuszowane. Oczywiście, ja to zawsze, zawsze dodaję, bo ja mam prawo to powiedzieć, mm -hmm. ty niekoniecznie ale, ale ja powiem, że jeśli wyskoczy jakiś, jakiś pryszcz, jeśli gdzieś jest modelka niestety niedogolona, jeśli mm -hmm. czegoś nie zauważy, jakieś zadrapania od kota czy coś, to takie rzeczy się retuszuje, ale generalnie resztę jest nierówna opalenizna mimo wszystko na polaroidach i edycja tego później przynajmniej... Nie, edycja jest akurat tego znaczy, prosta. Wiesz, to przy, no, może, dla ciebie pewnie tak, natomiast wiesz, jeżeli tutaj rozmawiamy o jakiś właśnie przerabianiu, e, przerabianiu zdjęć i, i tak dalej polaroidów, no tak jak powiedziałeś, one powinny być sote ale no, często często rzeczywiście przychodzą, szczególnie te pierwsze spotkania do nas e, e, ludzie, którzy no albo właśnie tak jak wspominałem nierówna opalenizna i, i, i te zdjęcia no nie, nie wychodzą dobrze, bo, bo to światło, że tak powiem... E, Thank <laughs> you. Czasami ciężko, ciężko jest ustawić i no nie wygląda to korzystnie. No to ty jesteś magikiem, tak żebyś zrobił pewnie wszystko, że to pewnie, pewnie tak robisz. Natomiast, te, tak jak powiedziałeś, no w polaroidach nie, powi nie powinno być żadnej ingerencji poza tam jakimś kadrowaniem, ewentualnie, tak jak mówię, światłem i tak dalej. Ale no nie ukrywajmy i to, to, to nie jest też tajemnica. Uważam, że, że, że praktycznie każda z tych, tych lepszych agencji, czy to w Polsce, czy, czy na świecie, te polaroidy na pewno, jeżeli chodzi chociażby o światło, no, no poprawia, no bo wiadomo, czasami, czasami, czy jest jakiś, jeżeli się robi na przykład na na zewnątrz, jest jakiś, nie wiem, niekorzystne światło, no, no trzeba to poprawić. Polaroidy e, są bardzo ważne, jak nie najważniejsze, ponieważ one często decydują o tym, czy, czy dana osoba dostanie takie zlecenie, czy nie, bo przeważnie, gdy klient się do nas odzywa i zobaczy samo portfolio, które e, może być, nie wiem, no, najlepsze na świecie, mogą być e, w nim same kampanie, czy czy, czy, czy edytoriale, i nie wiadomo jak piękne zdjęcia, to jeżeli polaroidy będą wysłane słabe, i modelka w danym momencie, czy model nie będzie na tych polaroidach w formie czy w wymiarach, no to tej pracy, pomimo tego genialnego portfolio, nie dostanie. Więc, więc polaroidy są bardzo ważne. No ale jeżeli wiadomo, no jest rzecz na twarzy, która, no nie wiem wyskoczył nam nagle, nie wiem, pryszcz, bo, bo ktoś przyszedł do agencji dzień wcześniej się, nie wiem, mega stresował i czasami tak jest, że ze stresu, wiadomo, różne rzeczy się dzieją i wyskakują modelką pryszcze, czy, czy, czy są też te e, kobiece dni e, i też często na, na skórze widzimy różne zmiany. E, no to jeżeli to nie jest zmiana, która jest z nami na, na stałe, czy tak powiem, nie wiem, wielka blizna na, na czole czy na policzku, e, lub, Kto, mała lub mała blizna. E, dokładnie. To można to, że tak powiem, e, edytować, bo wiadomo, że, że no, e, na co dzień z tym z tym dana osoba nie jest e, i ja jakby na, na, załóżmy na casting nie pójdzie e, jakby z, tym, z tym pryszczem, czy z tą wysypką, czy z czymkolwiek innym. E, więc wtedy rzeczywiście na takich polaroidach uważam, że jak najbardziej e, można. E, usunąć i pewną ingerencję wprowadzić, ale absolutnie na polaroidach nie robimy żadnych, nie wiem, zmniejszania nóg, odchudzania i tak dalej, i tak dalej. Wymiary zawsze pozostają to same i nigdy tego nie robiliśmy i taka jest prawda, ale jeżeli chodzi właśnie o takie zmiany, które no nie są stałe, czyli właśnie jakieś, nie wiem, Krosta, prysz, cokolwiek innego wysypka. E, oczywiście nie mówię tutaj o trądziku, no bo, bo tutaj to jakby ciężko wtedy, wtedy generalnie czekamy po prostu na to, aż, aż, aż uda nam się ten trądzik wyleczyć i po prostu mówimy klientowi, że w danym momencie osoba nie jest dostępna na daną, na daną pracę i nie, nie może pracować i jest podczas, podczas właśnie w trakcie kuracji. E, także, także absolutnie tutaj, jeżeli chodzi o jakieś wymiary i, i tak dalej, e, nic tutaj nie ma żadnej ingerencji. Jeżeli chodzi o, o polaroidy, same stricte. <gry> tak, ale wracając, e, właśnie dlaczego polaroidy są, e, były istotne dla mnie, jeśli chodzi mm -hmm. o mój rozwój, mm -hmm. to było tak, że ja zrobiłem sobie tę pierwszą sesję polaroidów. To wiadomo, że chodzi o o twarz z przodu, o twarz, profil, profil, mhm. bardzo, bardzo bliskie zbliżenie, później parę portretów, później są trzy czwarte sylwetki, tutaj już jest jakieś po prostu pozowane. Później jest cała sylwetka na wprost, boki, plus czasem, jeśli ta modelka robi bieliznę, ale prawie nigdy jeszcze robimy tył, plus jeszcze parę pozowanych i to jest taki zestaw około 24 tam do 30 zdjęć, które się daje, takich polaroidów mhm. i najzabawniejsze w tej historii było to, że ja na tej pierwszej sesji zrobiłem 150 zdjęć. I gotowych, wtedy, gotowych ta, już? Nie, nie, nie gotowych, Aha. po prostu surowych. Okay. I mówię bukerce, że zobacz, które tutaj zdjęcia są, są ok, a które nie, że ten, że będziecie wybierać. A ona mi powiedziała, że słuchaj. W agencji mamy parędziesiąt mm. tych dziewczyn, nie będzie takiej sytuacji, że ja będę przeglądać ci każde, każdą po prostu sesję i wybierać te zdjęcia, ze względu na to, że jeśli jednego dnia będziesz robił na przykład 12 dziewczyn, a tak mi się raz zdarzyło, co było w ogóle hardcorem. 12 dziewczyn jednego dnia. Okay. No, 12 no to dziewczyn dużo. jednego dnia, to, 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 już jest, to już jest kosmos, nie? I te zdjęcia miały być dobre. I, i tak, i wyjaśniłam mi wprost, że. Modelka jest produktem mhm. i ona musi wyglądać dobrze. W związku z tym, ja ci powiem, odrzucamy to, 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 to i to, i to zdjęcie. Właśnie tutaj tutaj na następnym razem byś. Nazwałeś, że modelka jest produktem. Tutaj, e, czyli to, I rozumiem, że cytujesz w tym momencie to, co powiedziała ci e, Znaczy, ta wiesz, to, to też jest trochę skrót myślowy. Wiadomo, Musimy wiadomo, tutaj zaznaczyć, chodzi. że jesteśmy, jesteśmy w rozmowie. Oczywiście to jest forma podcastowa, więc ja, możemy rozwinąć, co to Nie, znaczy. Ja rozumiem, być ja ja. jakby twoje, twoje nazewnictwo, natomiast też, też pewnie to rozwiniemy później. Bardzo dużo osób się wiesz, o, o, burza, o coś takiego. Ja już to spotkałem się z tym, że, że słyszałem właśnie, że, że modelka to, to nie produkt, że, że, a, że, że jakby to to jest po prostu człowiek, osoba i jakby to, to jest logiczne, Tak, ale... oczywiście, ale jesteśmy, jesteśmy właśnie w biznesie i to, tak, co ona mi tak, tłumaczyła, tak. że e, w no tej za, chwili... Zarabia jakby, jakby tak, tutaj tak. brzydko powiedzieć, tym... z, mm -hmm. swoją sylwetką, swoim ciałem, swoją twarzą, cały czas musimy o nie dbać, więc e, tak. słowo produkt oczywiście e, tutaj w, pewien, w pewnym sensie pasuje, no ale tak jak, tak jak mówię, e, spotkałem się, że, że ludzie się oburzają, jak, jak słyszą tak. często takie słowo, szczególnie właśnie, wiesz, ludzie spoza branży, mm -hmm. co nie? To jest jakby... Aha. Tak, w związku z tym... E, te moje zdjęcia musiały przedstawiać mhm. modelkę w korzystny sposób, i za każdym razem musiała ona wyglądać jakoś korzystnie. Mhm. Zatem Wszystkie te moje sesje polaroidowe, jeśli ja to robiłem za pieniądze, to mm -hmm. oni oczekiwali ode mnie konkretnego produktu, i teraz już mm -hmm. zdjęcia możemy nazwać produktem. Okay. I nie chcę już tłumaczyć dla tych, którzy mówią, że jesteśmy artystami i tak dalej. Mm -hmm. To jest wiesz, i to jest sztuka. E, już, to, już to zostawmy. To był bardzo słaby żart, ale nieważny. E, Karol, Karol Żartburger. Karol tak, Żartburger. tak. Karol Żartburger. E, idąc sobie, e, idąc, idąc dalej tą e, ścieżką, trochę się wybiłem z rytmu, co, co ja mówiłem. Także że oddajemy, ty, że oddaję te zdjęcia, oni nie będą mi płacić, jeśli mm -hmm. oni będą mu musieli ingerować w tę sesję. Okay. W związku z tym ja musiałam oddawać im e, konkretne pakiety. Jeśli zrobię 12 dziewczyn, no to ja muszę oddać tych 12 razy po 24 zdjęcia, i oni generalnie nie powinni mieć tutaj żadnych uwag do mnie, okay. bo potem mnie właśnie zatrudniają, żeby tak było. Wia zatem wiesz, zatem to była dla mnie naprawdę orka. Ale dzięki temu, po tym jak już, jak już to skończyłem, jak już to porobiłem, chyba, chyba trzy miesiące robiliśmy te mm. produkty, a później wróciliśmy do. Znaczy, te, te Polaroidy, okay. a później wróciliśmy do testów. Do testów. W każdym razie, a po tych trzech miesiącach, ja ci powiem, że jak ja biorę aparat do tych testów, to wow, jest tak gigantyczna różnica. Ja tak inaczej teraz patrzę na, na te osoby, które ja, ja pokazuję. Ja, tak totalnie widzę. O, to zdjęcie mi się nie podoba. Tego zdjęcia bym nie wziął, a wcześniej nie widziałem takich rzeczy, nie? Okej. Okay. Wierzę, czyli wiesz, że co dużo, czyli Cię po prostu pomimo, yy, że tak powiem, tego, brzydko mówiąc, przytyrania przy tych poleroidach, tak jak wcześniej, wcześniej wspominałeś, yy, tak, że cię i to nauczyło tych, i, tak, tak, i szko tych... szkoła, szkoła życia dla fotografa trochę były Dokładnie, te polaroidy. I przy, tych, i przy mm -hmm. tych testach właśnie chodzi o to, że nie możemy pokazywać modelki w sposób, który zniechęci po tym, po tym zdjęciem klienta do patrzenia na nią. Mm -hmm. I dlatego to jest najlepsza, najlepsza szkoła, bo oni, jeśli oni, mam na myśli tutaj pracowników agencji, jeśli oni właśnie siedzą w tym tyle lat, oni wiedzą, w jaki sposób sprzedać dziewczynę, czyli pokierować ją do pracy, czyli pokazać ją tak klientowi, żeby klient jej zapłacił za tę pracę, w związku z tym możemy im zaufać. I to nie ma się co tutaj obrażać. Ja na początku też byłem obrażony, że jak można mi tak powiedzieć, że to są kiepskie zdjęcia, a teraz powiem ci Maciek, po 10 latach Aha. ja patrzę na te zdjęcia i wstyd mi do nich wracać i wstyd mi w ogóle poruszać tego tematu, tych, tych zdjęć. I teraz... Jak już mamy przegadany ten temat, jak już mamy przegadany ten temat polaroidów, weźmy się za same agencje. na czym zarabia ta, tak naprawdę agencja, bo wspomniałeś na samym mhm. początku o tym, że może być też tak, że przychodzi dziewczyna i nie ma pracy. Z czego to mm -hmm. wynika, że ktoś ma pracę bądź nie ma pracy? Bo ja też tłumaczyłem, okay. rozmawiałem z różnymi swoimi koleżankami, że one mają problem z agencją, bo agencja w ogóle się nimi nie zajmuje, nie ma, nie ma pracy i tak dalej. Ja mówię, no słuchaj, Agencja może być, może być najlepsza w Polsce, ale jeśli nie ma pomysłu na ciebie, no to nie zarabiasz. Jeśli ma pomysł na twoją koleżankę, mhm. no to ona zarabia. Dokładnie. Idziesz sobie do drugiej agencji i pytasz się, jaki wy macie pomysł i jeśli oni mają pomysł, no to wtedy, wtedy możesz zarabiać. Może być też tak, że na przykład agencja ma zły pomysł, który nie rezonuje z tobą i wtedy miałabyś robić, na przykład źle się czujesz, robiąc cały czas bieliznę, a agencja cię w to popycha, bo widzi, że klient jest taki, a idziesz do drugiej agencji i ta agencja powie, że ty masz potencjał w zasadzie na modę i taką komercję typową i wtedy idziesz i sobie robisz reklamy kawy nie. Na przykład, dokładnie. No tutaj reklama kawy, akurat powiedziałeś, ale do tego jeszcze wrócimy. Kto kto robi takie reklamy kawy najczęściej, jeżeli chodzi właśnie ogólnie mówiąc, reklamy telewizyjne i, i z tego są najczęściej no największe pieniążki do zarobienia dla, dla danej osoby, jeżeli chodzi właśnie o, o tego typu zlecenia. Ale wracając na, czy, z czego do tematu, z czego tak naprawdę zarabia agencja, my pracujemy na tak zwanej prowizji, czyli. Im więcej, im więcej prac załatwimy danej osobie tym więcej zarobimy jako agencja, tak? E, tutaj może nie będę wchodził w szczegóły, bo, bo każda agencja ma, że tak powiem, e, w umowach agencyjnych inny procent e, i w danym, e, oczywiście zawsze przed podpisaniem e, umowy, e, jeżeli się już decydujemy na podjęcie współpracy e, z daną osobą, e, taka umowa jest jest przedstawiana e, i, i e, e, każda 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 osoba widzi, jakby jak wygląda ten kontrakt i, i zgadza się na e, wszystkie zapisy, które, które w tym kontrakcie są, oczywiście. E, zawsze delikatnie można tę umowę negocjować i jest to możliwe, no szczególnie gdy, gdy no są sytuacje, tutaj nie ukrywajmy, no to jest, to jest biznes, to jest branża, gdzie no jest dużo agencji na rynku polskim, które, które gdzieś tam ze sobą rywalizują, jak w, każdej, jak w każdym biznesie i często jest tak, że przychodzi do nas model, który już ma, załóżmy, czy modelka, który już ma kilka kontraktów od różnych agencji, no i wtedy, wtedy w takich sytuacjach rzeczywiście Warto tę umowę z takim modelem czy modelką negocjować, szczególnie gdy agencji bardzo na, na kim zależy. I no, no jest to też w tej sytuacji, jakby, że tak powiem, jest to, jest to dobra sytuacja też dla, też dla modela czy dla modelki, właśnie bo, bo w, tym, w tym momencie no jest w stanie podpisać najkorzystniejszy, najkorzystniejszy kontrakt, kiedy właśnie agent wie, że no tyle agencji się o niego bije. Także tutaj, jeżeli chodzi właśnie o, o, to, o to, co powiedziałeś, jeszcze o tym, że od czego to zależy, że na modelka pracuje, a i na nie pracuje. E, to, jest, to jest właśnie ciekawa kwestia, bo ja często to tłumaczyłem też wiele razy, e, że czasami lepiej jest trafić do mniejszej agencji, gdzie jest e, mniej e, modelek czy modeli, mniej osób, e, gdzie rzeczywiście masz gwarancję, że e, że Booker zajmie się każdym, że tak powiem, od A do Z, i nie ma tego e, przepełnienia w, w tej agencji, e, gdzie no, ktoś tylko, że tak powiem, tutaj potocznie, nie wiem, wisi na stronie i, 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 i nie zarabia, i ma tylko wpisany e, link w Bio na Instagramie, że jest, nie wiem, w super agencji, ale co z tego, że jesteś w super agencji, skoro no, nie pracujesz, także i nie masz z tego żadnych e, tantiemów. Także no tutaj. No nie jest sztuką być w super agencji i, tak jak mówię, tylko wisieć na stronie, tylko sztuką jest być w agencji, która po prostu daje ci pracę, umożliwia ci, ci zarabianie pieniędzy. Chociaż, tak jak mówię tutaj, też, no oczywiście, jeżeli chodzi o modelki czy modeli full time, często. To bycie, bycie modelem jest to jedyna, jedyna praca takiej osoby, i rzeczywiście wtedy no, e, my też czujemy wiesz, oddech na, na, na karku jako, jako agenci, jako, e, jako, jako bukerzy, e, że tą pracę rzeczywiście a, jak najczęściej takiej osobie, która no już zaufała nam, poświęciła się temu modelingowi, nie ma innej stałej pracy, jest tak, jak ja powiedziałem, tak zwanym full time'em jak my to nazywamy, e, żeby tą pracę jak najczęściej załatwiać, no bo to jest główne źródło utrzymania takiej osoby, tak. Natomiast dlaczego jedna osoba pracuje, a druga nie? Tak jak mówię, tutaj wspomniałeś o tym, że pomysł na daną osobę to też jest oczywiście prawda, ale też prawdą jest to, że klienci w Polsce, no, w, obecnej, w, obecnym, w obecnych czasach, gdzie w obecnej jakby w wyglądzie naszego świata, gdzie jest powszechny dostęp do internetu, no, wiedzą jakie są agencje w Polsce i, i klient może napisać do każdej agencji, w której tylko zobaczy jakąkolwiek interesującą twarz, więc więc jeżeli chodzi o bazę klientów danej agencji, oczywiście są, agen są klienci, którzy, nie wiem, e, lubią danego bookera, powiedzmy mniej lub bardziej, lub lepiej się z nim dogadują lub, e, lub mają lepszy lub gorszy kontakt e, e, z agentem, z agencją, jeżeli chodzi o tak zwany, no nie wiem, potocznie mówiąc, vibe, bo, bo tak jest. Ale to tak jest. Ja ci powiem no. e, między nami, bo nikt tego nie słucha, ale mm. jest agencja. E, ale, ale czasem było tak, że ktoś mi polecił jakąś agencję klienta, a ja mówię, nie, z tą agencją się nie dogaduję, mhm. ale mam tutaj taką, taką i taką agencję. No właśnie, no właśnie, właśnie. więc o to chodzi też, wiesz, no są, ja też mam e, klientów, z którymi działam praktycznie e, na wyłączność, jeśli chodzi o naszą agencję i to jest super i, i, i tacy tacy klienci e, są najlepsi i ja też zawsze dbam o taki kontakt, no bo, bo, bo takie kontakty, tak jak mówię, e, są, są bardzo ważne i, i rzeczywiście takimi kontaktami, no można przekonać e, daną osobę, na przykład do pod pisania kontraktu z nami, a nie z inną agencją, no bo to jest gdzieś tam też jakaś kolejna karta, że tak powiem, przetargowa. Więc warto, warto mieć dobry, dobry kontakt z klientem, no bo to później procentuje. Taki klient wtedy, jak już raz zobaczy, że, że ten booking jest dobrze obsłużony, że, że dobrze się z nami dogaduje, to do nas wróci, zamiast szukać po prostu innej agencji. Yy, więc, więc to jest fajne, ale też wracając jeszcze, yy, trzeba mieć po prostu, żeby zacząć pracować i żeby w ogóle pracować, żeby dostawać dużo prac, nie ukrywajmy, trzeba mieć po prostu dużo, najzwykle tutaj powiem, yy, szczęścia. Trzeba mieć bardzo dużo szczęścia, bo przy tym, przy tym, przy tym jakby wyglądzie rynku, który, który przy tym przepełnieniu, jeżeli chodzi właśnie o, o osoby w tej branży, wiesz, kiedyś, nie wiem, ludzie chcieli być, nie wiem, dziewczyna chciała być, nie wiem, pielęgniarką, załóżmy, chłopak chciał być strażakiem. Teraz naprawdę tych zgłoszeń dostajemy bardzo dużo, te czasy się zmieniają, wiesz, w dobie social mediów, gdzie, gdzie widzi się te wyimaginowane życia na tym Instagramie, jest tam ciągła ta gonitwa za, za tym nieistniejącym ideałem, E, no to zamiast być tym strażakiem czy tą pielęgniarką, no to chcemy, nie wiem, młode osoby chcą być modelką czy, czy, czy modelem, bo, e, bo widzą e, wiele właśnie e, tych rzeczy e, na, tym, na tym Instagramie czy na innych social mediach, które, no tak jak mówię, e, są, są gdzieś tam, powiem, wyimaginowane, nie są to prawdziwe życie ale takiej, takim osobom czasami ciężko to przetłumaczyć, bo są tak przesiąknięte już tymi bodźcami, które, które dostajemy, wiesz, e, że. że a tak naprawdę no, w obecnych czasach e, trzeba mieć naprawdę dużo, dużo szczęścia, żeby, e, żeby, żeby dużo pracować. Oczywiście, jeżeli dana modelka no, trafi w dany moment, e, w dobry moment w rynku i, i w, taką, w taką lukę, w jakąś niszę klientów. Eee, no to, to będzie pracować od razu, ale tak jak powiedziałeś, czasami, tak jak powiedziałem też wcześniej, i ty zresztą też czasami trzeba no, poczekać poczekać chwilkę, żeby, żeby zacząć pracować, eee, albo, mówię, zmienić kolor włosów, cokolwiek. Znam przypadki, gdzie modelka nie pracowała w ogóle, e, któryś z bukerów nagle wpadł na pomysł zmiany kolor włosów i po prostu zatrybiło e, od razu i zaczęła pracować jak, jak szalona, i, i, i wiesz, i, i mówię, także tutaj, tak jak w lotno, trzeba mieć dużo, dużo, dużo szczęścia, na pewno. To też jest ciekawe, że czasem się po prostu widzi tę jedną jedyną twarz tej modelki, która zaczyna być po prostu wszędzie i mm. nie zawsze jest wytłumaczenie na to. Myślisz no sobie z lodówki. dlaczego, nie? Dlaczego jest lodówki. I, i dlaczego ona jest wszędzie? A akurat się podoba klient. Wiesz, to bo to jest tak zwany efekt domina mi się wydaje. Jeżeli y, pójdziesz, dostaniesz tak zwaną, nie wiem, y, dostaniesz pierwsze zlecenie, pierwszą pracę albo pierwszą reklamę. Y, reżyser, a, czy tam a, załóżmy jakiś casting director, mhm. czy producer. Pro, produ Producent, przepraszam, e, e, spodobasz mu się naj, tutaj, mówiąc jakby najprościej, e, to już wtedy jakby będziecie brał, że tak powiem, do, do swoich kolejnych zleceń, które produkuje i te, których, do, czy do, do kolejnych, właśnie e, będziecie wybierał z kolejnych castingów, gdzie, tam, e, gdzie, gdzie, że tak powiem, zasiada tam w tym, jako, jako casting director e, na tym castingu. Więc. E, więc tutaj w tej branży na pewno działa jak efekt, efekt dominant. To że to tak jak wiesz, jak, jak, jak w filmach. Zagrasz w dobrym filmie, pokażesz się dobrze na ekranie, dostajesz kolejne lepsze, większe role i grasz coraz więcej. No tak samo jest z modelingu. Jeżeli Klienci zobaczą, że. Tak że jak już nasz Timot, od odbił. Tak, Timotheod odbił. Teraz dokładnie. będzie wszędzie. On będzie wszędzie. Tak jak zresztą Zendaya, też mam wrażenie, że jest, jest wszędzie. Eee, więc, e, więc, że to też z Duny. Eee, więc, e, więc jakby tutaj jeszcze a, kończąc, kończąc ten temat, e, i widzisz, patrz, ja teraz się zgubiłem. No. To będzie widać. <laughs> Kończąc ten temat z... trzeba kończąc... mieć po prostu farta. Tak, kończąc ten, temat, kończąc ten temat trzeba mieć po prostu, trzeba mieć farta, tak jak to w życiu zresztą bywa, że trzeba mieć dużo szczęścia i tutaj też, ale a, mówię, my widzimy ten potencjał od razu, ale często się zdarza tak, że nawet jeżeli, tak jak tak, wspominałem Sposób na sukces, urodzić się w bogatej rodzinie. Tak, to jest tak. Zawód syn, zawód córka, to jest najlepszy Polecamy zawód. Polecamy urodzić zawód, się w bogatej zawód świata, Najlepszy zawód świata, <laughs> zawód świata, zawód syn, zawód córka. Dokładnie, ale e, wracając do no Mówię, nawet czyli my bardzo e, jesteśmy zakochani w danej urodzie, nigdy nie ma takiej pewności, e, że, że dana osoba będzie e, pracować e, na rynku, i od razu posypią się te zlecenia. Czasami po prostu trzeba poczekać, trzeba dostać tą swoją pierwszą pracę, a wtedy już jak ta pierwsza kostka domina e, pójdzie, to, to wtedy już jest, już jest z górki. A myślisz, że trzeba iść do agencji, czy można być e, freelance? Ponieważ jest to też Aha. takie zagadnienie, które możemy rozpatrywać z dwóch stron, bo mhm. znam i dziewczyny, no i chłopaków, którzy mówili, że. Byli w agencji i te agencje się innymi nie zajmowały mm. i one teraz, oni teraz mają dużo więcej zleceń, bo sami sobie ogarniają jakieś castingi i tak dalej. Tylko pytanie, Oraz... za, jakie, za, jakie, za jakie stawki, ale przepraszam, przerwałem, czy tak, tak. No. A właśnie, właśnie idąc dalej i jest też od strony klienta, że klient też mówi, że czasem, czasem do mnie przychodzą mm. klienci i mówią, że nie, my nie chcemy z agencji, mm. wiadomo o co chodzi. Mm. Wiadomo, że chodzi tutaj też o prowizję, że wolą dziewczynie zapłacić 1000 złotych mm. niż 2000 agencji. Na przykład. No tak, tylko że też trzeba pamiętać o tym, że agencja często negocjuje lepsze stawki dla dobra modela. Wiadomo, że no, okej, okay, agencja ma z tego prowizję, to jest logiczne, więc im wyższą stawkę wynegocjuje dla modela, no to z jednej strony model więcej zarobi, no ale też agencja więcej zarobi. No tak działa ten biznes. E, ale to jest tak, jak na przykład masz Mike'a Tysona i kto mhm. był jego promotorem? Don King, okay. i był też. E, był też jakiś wywiad, już nie pamiętam, to chyba Mike Tyson mówił, mm -hmm. że dlaczego idziesz do Dona Kinga, który bierze ci od, od twojej walki, ty dostajesz tylko 20 milionów, a Don King dostaje 100 milionów prowizji. To Mike Tyson mówi, a kto mi załatwi 20 milionów, nie? No, no okej, okay, to jest to jest zrozumiałe to i podejście Dysona również, wiesz, no też, żeby dostawać pracę, no tak jak powiedziałeś, trzeba mieć dobrego promotora, w agencji trzeba mieć dobrego bookera, już pomijając te wszystkie inne faktory, czyli właśnie, tak jak tu powiedzieliśmy, jak to w każdym aspekcie życia, fart, szczęście i tak dalej i trafienie w, w lukę, w rynku, czy w dobry moment, no to też trzeba mieć osobę, która, no nie ukrywajmy, będzie się Tobą dobrze zajmować, będzie Cię promować, będzie Cię rozsyłać do, do klientów, będzie e, rozsyłać twoje nowe polaroidy do klientów, nawet jeżeli sztuką jest to, żeby nie czekać na, na maila ze zleceniem, tylko żeby działać, czyli, czyli e, żeby samemu z siebie jako, jako, jako dobry agent Wysyłać do klientów update, tak zwany właśnie z nowymi materiałami danej osoby, żeby ten klient nie zapomniał w, w tym jakby w tym, w tym nawale, w tym, w tym wszystkim, w tym, w tym przesycie na, na rynku, jeżeli chodzi właśnie o, 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 o jakby osoby, o modelki, modeli, żeby nie zapomniał o, o naszym, naszym, naszej, nas, osobie z naszej agencji. E, więc my sami z siebie po prostu wysyłamy nowe materiały, właśnie nowe polaroidy, dla przypomnienia, e, że, że ktoś jest, nie wiem, na przykład teraz w super formie, że je przy najbliższym projekcie może warto właśnie e, go zabukować. Więc mówię, tak jak tu powiedziałeś, nie samo czekanie na, na, na maile, tylko też e, działanie jest, jest, jest ważne. A jeżeli chodzi właśnie jeszcze o te e, o twoje pytanie. E, Generalnie też fajne jest, fajne jest to, jeżeli chodzi o bycie w agencji niż, niż bycie freelancerem. Według mnie przynajmniej to jest duży plus, że my, my negocjujemy taką po pierwsze stawkę, a po drugie, umowę z klientem. I często też jest tak, że klient odzywa się bezpośrednio do modela czy tam modelki. I, i mówi: OK, mam tu dla ciebie 1000 złotych, nie podpisuję żadnej umowy. Sesja zdjęcia będą tam, nie wiem, na Instagramie załóżmy tylko i i, a, I nigdzie więcej. I modelka mówi, dobra, no w sumie zdjęcia tylko na social media, no czemu nie? Jakby za tysiąc złotych, tam kilka godzin, spoko. Finalnie okazuje się, że nie kilka godzin, tylko 15. E, oczywiście stawki za nadgodziny nie ma, no bo umowy żadnej też nie było, a potem widzi swoją twarz na jakimś billboardzie albo stokowym zdjęciu. I, i będąc jako freelancer, no masz potem problem, no możesz się oczywiście sądzić i tak dalej, ale no... Wiadomo, kto pójdzie e, do sądu. Przeważnie to jest tak, że, że już ta modelka mówi: o kurcze, no trudno, no nie było żadnej umowy. E, no, będę miała nauczkę na przyszłość, a potem znowu przyjmuję kolejne zlecenie bez, bez umowy. I, i no, może no, nie dzieją się takie same rzeczy, ale, ale znam osoby, które no, miały takie przypadki kilka razy. A, a w agencji jest tak, że y, my tą umowę z klientem odpisujemy, mamy wszystko czarno na białym, gdzie będą wykorzystywane materiały, y, na jaki okres y, trwania, czyli tak zwane pola i prawa, y, 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 więc to, to też jest duże zabezpieczenie, jeżeli chodzi właśnie o, y, o, o dla takiej osoby y, bycie w agencji żeby właśnie uniknąć takich sytuacji, jak przed chwilą powiedziałem, że za 1000 złotych zobaczysz swoją twarz, załóżmy, bez umowy na, na billboardzie czy na stokowych e, materiałach, gdzie które mogą być wykorzystywane, nie wiem, przez całe twoje życie. Więc... Przypomina mi się sytuacja, że miałem kiedyś klienta zagranicznego, który zatrudnił e, modeli akurat e, z Polski i mieliśmy taką sytuację, że Zdjęcia miały, miały trwać 8 godzin, ale się przedłużyły, i przy jakiejś 11 godzinie jeden z modeli powiedział, że: Ej, pracujemy już 3 godziny za długo, mhm. i zadzwonił po prostu do swojej agencji. Znaczy, to chyba szybciej było, jak po prostu przekroczyliśmy te 8 godzin, ale ostatecznie pracowaliśmy mhm. 11, więc trochę zamieszałem, ale zadzwonił po prostu do swojej agencji, okay. dał, te, dał telefon klientowi i agencja ustaliła tutaj nadgodziny. Więc jest to też takie e, zabezpieczenie i z drugiej strony takie zdjęcie ciężaru z samego modela, który nie musi walczyć o swoje. Jest to my mamy wiesz już model... w umowie, mamy, mamy w umowie już zapisane e, wcześniej a jakby odgórną stawkę za, za każdą nadgodzinę, więc e, to jest już, wiesz, zabezpieczenie już jakby odgórne przed, przed w ogóle rozpoczęciem zdjęć, więc nawet nie to, że klient musi czy tam model do nas dzwonić na, e, na sesji, tylko e, już od razu przed sesją wiadomo, jaka jest, wiesz, stawka za, e, za kolejną nadprogramową godzinę pracy. Więc nie no tak, jest... ale też nie zawsze każdy czyta te umowy. No umówmy się. Jest, <laughs> okay. jest, jest, właśnie, jest właśnie kwestia taka, że tutaj ten booker, mm -hmm. ten agent, jeśli się opiekuje takim modelem, no to ściąga z niego taki ciężar i dzięki temu ten model przez całą, przez całą sesję jest na luzie, bo mówi: A są nadgodziny, booker mi to załatwi, mm -hmm. nie? Mhm. E, ja, nie muszę się tu, ja nie muszę tutaj walczyć. No, fotograf to oczywiście ma przez ranę, bo <noise> jeśli sam nie jest reprezentowany przez jakąś agencję, co też mi się ostatnio czasem, czasem zdarza, co, jest, co też jest fajne. Oczywiście. Ale. Ale wiesz, ale zazdrościłem im trochę tego komfortu, że oni mieli się do kogo odezwać i ten ktoś po prostu za nich wywalczył tę, tę wyższą stawkę. A ja musiałam się niestety stresować, no bo zawsze sytuacje konfliktowe, nawet jeśli szybko je załatwisz, to one są nadal sytuacjami konfliktowymi. I psują atmosferę, co nie? Gdzieś tam nie, też nie ukrywajmy, bo, bo jeżeli coś nie idzie po, po, po naszej myśli, to ta atmosfera zaraz na planie. No i wiadomo, że dla klienta, gdy trzeba zapłacić więcej, no niż planowana stawka, niż planowany budżet, no zaczynają się. E, schody zresztą, no, by, tak jest wszędzie. No, nawet przy remontach domu e, u ludzi, no, jeżeli trzeba gdzieś tam coś wyskoczy, jakaś inna awaria, czy, czy podróżują materiały, no to też nie jesteśmy zbytnio szczęśliwi. E, więc e, no, tak, jak, tak jak tutaj e, powiedziałem, no, jest, to duże, jest to duże zabezpieczenie i mimo wszystko uważam, że e, e, lepiej być w agencji, ponieważ e, te stawki są e, znacznie większe, jeżeli chodzi właśnie o, e, o taką. E, Pracę, takie, takie jakby załatwianie, już finalizowanie takiego, takiego zlecenia, e, takiej pracy przez agencję, niż bezpośrednio e, przez, e, przez modela czy modelkę, a przez, przez e, jakiś tam komunikator. E, no mówię, po pierwsze przeważnie bez umowy, bez żadnego zabezpieczenia, jeżeli właśnie chodzi o, o jakieś zapisane pola prawa, czyli tak naprawdę możemy się znaleźć e, wszędzie za, za przysłowiowy 1000 złotych e, i, i, no i wtedy rzeczywiście jest problem i zostaje nam tylko, nie wiem, walka ewentualnie w sądzie, żeby nasze zdjęcie nie wisiało e, 30 lat na jakimś budynku, który czeka na rozbiórkę na, 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 stokowej, na stokowych zdjęciach, więc znam taki przypadek i, i, i no nie jest, e, nie wiem jak to się skończyło, ale, ale wiem, że że no był, był spory, spory problem po, po sesji później. Albo jak znana e, polska influencerka, to był też bardzo znany case, jak e, widniała na reklamie wybielacza e, części intymnych. A no widzisz, no też pf, słuchaj, ale to z własnego wyboru, czy rozumiem, że to był stok? Nie, no właśnie ona była ze stoku. A ze stoku? No co, coś było, coś było, tak, to prawda, no ale to właśnie to, e, wiesz, tak to jest, jeżeli się. E, nie, nie, jeżeli nie jest się pod skrzydłami właśnie agencji, e, to tak, tak jak mówię, nie jesteśmy zabezpieczeni przeważnie właśnie żadnymi e, umowami, a wiadomo, taka umowa no, no jest wiążąca i to jest za, zawsze jakaś podstawa do ewentualnego później e, roszczenia, e, czy, to, czy to większej stawki, czy, czy, czy przy złamaniu właśnie tych puli praw e, do, do roszczenia sobie jakichś innych tiantia, tantiemów z racji, z racji wykorzystania e, późniejszego, e, czy tam szerszego tych, tych zdjęć. Wiesz, gdzie ja cię pierwszy raz widziałem? No. W Top Model. A, w Top Model, okay. Czy to był pierwszy, czy drugi sezon? E, nie, to był trzeci sezon. To był trzeci sezon. Ja byłem wynajęty wtedy jako, jako model do zadań z modelkami, e, co było śmieszne. Byłem Edwardem ze zmierzchu, gryzącym modelki w zadaniu na łóżku, wcielający go, wcielającym się właśnie w tą, w tą rolę wtedy. Mega doświadczenie. Ja, ja byłem też, mimo że byłem modelem wynajętym, jakby wybranym do, do zadania z modelkami, który je tam miał utrudniać im tą pracę, oni śmielać w jakiś sposób, to ja, ja sam wtedy byłem zastosowany. No byłem młodym chłopakiem, miałem wtedy ile... 18, 19, już nie pamiętam dokładnie, no ale e, wiele mniej niż teraz. E, więc, więc to było dawno temu. E, a drugi, drugi odcinek był e, już, już trochę, trochę mniej tego stresu było, też, też oczywiście dla mnie. E, be, to był na czerwonym dywanie w pomarańczarni w, e, w Łazienkach. Mieliśmy sesję na czerwonym dywanie, gdzie dziewczyny właśnie wychodziły z tej, e, z tej limuzyny. E, no, no patrzy się na pewno po tylu latach, zresztą widziałem te zdjęcia ostatnio. E, zresztą mam je tam na swoich, na swoich socialach też, e, więc czasami gdzieś tam na nie, na nie trafię, to gdzieś tam taki sentyment e, łezka, łezka wokół e, jest, bo bo, bo to były fajne, fajne czasy yy, i taki właśnie początek yy, tej pracy jako, jako model, więc to też dało mi dużo doświadczenia, właśnie do czego pewnie zaraz yy, przejdziemy żeby potem fajnie poprowadzić osoby u siebie, u siebie w agencji, bo to też jest no, istotne, żeby wiedzieć przede wszystkim, co pewnie no, poruszę, ważny, ważny aspekt, ja uważam, że, że tutaj ważna jest psychika przede wszystkim u takiego młodego człowieka, który trafia do, do takiej branży, żeby go nie to, że, że ostrzec przed, przed, nie wiem, bo niektórym się wydaje, że branża modelingowa to są, nie wiem, używki i tak dalej, i same niebezpieczeństwa, ale prawda jest taka, że jak ma się głowę na karku i jest się odpowiedzialną osobą, to naprawdę nic się nie dzieje. A prawda tak, jest taka, że życie jest pełne. Dokładnie, życie jest pełne, że dokładnie możemy spotkać to to wszędzie. A, a, a wiadomo, no, branża modelingowa no, otaczają nas dookoła piękni ludzie, którzy często też lubią się bawić, więc gdzieś tam te używki wokół tych, wokół, wokół tych ludzi często na imprezach są, ale takie używki są na każdej imprezie i nie trzeba być modelem czy modelką, żeby, żeby mieć styczność w życiu z czymś takim, ale przede wszystkim zmienia się dużo w głowie takiego człowieka, dlatego co mi dało bycie wcześniej jakby po tej drugiej stronie aparatu, dało mi to przede wszystkim to, że wiem, co się właśnie dzieje dzieje w głowie jak się zmienia psychika. Dla przykładu, jedziesz na Fashion Week do Mediolanu, pamiętam taki na casting, do, do, do chyba to był casting do Armaniego, do, do pokazu Eee, eee, Ile lat miałeś? O kurczę, 18 chyba 18. No, to był pierwszy, pierwszy Fashion Week, pierwszy wyjazd i właśnie to był Mediolan. No, zacząłeś w ogóle modeling jak miałeś chyba 16 no, lat. 16, jak po si tak, 16-17 jakoś tak, bardzo, bardzo, bardzo dosyć wcześnie. Natomiast e, pamiętam, że pojechałem właśnie na, na, na pierwszy Fashion Week i zobaczyłem, nie wiem, 400 modeli e, wyrzeźbionych po prostu z ręki e, Michaela Angelo i tak się zastanawiałem wtedy, kurczę, co ja, co ja tu robię? Co ja, jakby, e, cz czemu ja tu jestem? No jakby, wiesz... E, na, nagle z, z tych, tych wszystkich pokazów, jakby tutaj nie, nie absolutnie też nie obrażając naszego rynku, gdzie no, mówiąc nieskromnie, e, no, tych pokazów w Polsce dla, dla polskich projektantów no, zrobiłem, nie wiem, kilkadziesiąt może, e, a, a że tak powiem e, no, w Mediolanie ten przeskok jest, jest, jest ogromny, czy na jakimś innym fashion weeku, i, i przyjeżdżasz tam i mówisz sobie, no, no kurde, naprawdę no, konkurencja jest taka, że zastanawiasz się po prostu, czemu ty tutaj jesteś i automatycznie w głowie takiego młodego człowieka ee, rodzą się pewne obawy i, i, i ludziom się wydaje z zewnątrz, że wiesz, że jakby e, modele czy modelki są mega pewni siebie, okej, okay, owszem, na zewnątrz często tak jest, ale tak naprawdę bycie modelem czy modelką też przysparza wiele e, kompleksów prze, przez to, że ciągle dążymy do, tak jak mówię, nieist, nieist, nieistniejącego Ideału, e, ciągle się porównujemy, e, czy nie wiem, e, osoby, z którymi mieszkamy, mieszkamy na takim faszynowiku, czy na innym kontrakcie w pokoju, dostają pracę, a mniej, i zaczynają się e, pytania e, wewnętrzne. Kurde, czemu, czemu on pracuje, czemu ja nie pracuję, czemu ona pracuje, czemu, czemu, czemu ja nie pracuję. Więc jakby e, no jest, to, jest to na pewno e, branża dla takiego młodego człowieka. Trudna, gdzie musimy mieć obok siebie kogoś, kto jakby będzie nas trzymał, trzymał na ziemi i, i kto nie pozwoli, że tak powiem, nam pójść, pójść w taką złą stronę i, i będziemy, będzie ktoś nam trzeźwo tłumaczył, że jakby przede wszystkim trzeba, trzeba kochać siebie i nie można zbytnio nakładać na siebie za dużej presji, bo to tylko rodzi właśnie, właśnie problemy typu, nie wiem. Tutaj bardzo poważne słowo, może powiem, ale depresja i inne rzeczy, bo nie oszukujmy się, w, wkrótce, wkrótce według WHO będzie to chyba najczęstsza choroba globalna na świecie. Więc ja uważam po prostu, że ewolucja nie do końca. E, nadąża e, za, za rozwojem, za tymi bodźcami, które gdzieś tam wokół nas e, a, nas, nas dotykają i, i się dzieją i, a, i to jest jakby główny, główny problem, ale też no niestety social media dużo w tym robią, ale właśnie ta branża modelingu, mówię, trzeba mieć głowę na karku, żeby, e, żeby nie zwariować i, i tak jak mówię, e, to e, prawda. naprawdę dużo, dużo modeli, modelek e, wchodzą do tej branży, pomimo tego, co ludzie myślą z zewnątrz, nabawia się wielu e, kompleksów, więc musisz być naprawdę E, musisz mieć głowę na karku i musisz mieć obok siebie kogoś, kto, kto, kto będzie. Z kim możesz porozmawiać przede wszystkim. To, to, jest, to jest bardzo, bardzo istotne. Okej, okay, ja ci tutaj e, poprawię czasem, mm. możesz go sobie poprawić, dobra, jeśli zmieniasz. Dobra, dobra e, pozycję. Po, e, to jest bardzo ciekawe to, co powiedziałeś <laughs> o tym, że ewolucja e, nie nadąża za tym, e, co się między nami co się dzieje w naszym świecie, ponieważ. E, f, jeszcze niedawno naszym największym zmartwieniem było to, czy zje nas tygrys w dżungli, a teraz dokładnie. naszymi największymi zmartwieniami są jakieś abstrakcyjne rzeczy, typu nie mamy do pierwszego, musimy pożyczyć pieniądze, tu nas ktoś nie lubi i tak dalej. To, albo, to są zupełnie Dokładnie, albo inne ilość, rzeczy. Ilość, lajków, ilość lajków pod postem na Instagramie jest naszym największym problemem. Albo na przykład to, czy przed, nie wiem, imprezą wyskoczył nam pryszcz na czole, czy nie, a wiesz, a jakby wiadomo, no tak jest skonstruowany świat, ale trzeba pamiętać, o tym, że, że często nawet idąc ulicą, czy, czy jak nie wiem, idziesz ty na jakąś sesję, czy ja do pracy, wiesz, widzisz ludzi, którzy, nie wiem, jeżdżą na, na wózkach i już nigdy nie, nie pobiegną do autobusu. To no chyba, że medycyna nie wiadomo jak się rozwinie, czy nawet no, nigdy nie, 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 po prostu nie będą mogli chodzić. A więc to jest jakby problem, a, a nie, wiesz, jakiś tam prysz na czole, czy, czy, czy jakby ilość lajków na. Na Instagramie. No ale jakby tutaj zboczyliśmy z tematu, to pewnie nagrasz z kimś się o tym kolejny podcast. <głos> 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 tak, mam plan e, no, porozmawiać więc... więcej o problemach psychicznych. Zresztą, e, ostatni e, podcast, e, który wypuściłem, był z Anetą Korecińską. Ona mm -hmm. wydała e, książkę o DHD. Tobie to również wskazano. Widziałem, widziałem, widziałem nawet na Instagramie, że wrzucałeś tam kawałki też rozmów i, e, i, i bardzo ciekawy temat. I też sporo ludzi e, znam, którzy właśnie e, jakby but Jak to nazwać? Zmagają się z tą chorobą? Bo rozumiem, że co, że DKD jest traktowane jako, jako choroba, czy jako. Ja, jakiś jeszcze, ja jeszcze nie wiem. Nie wiem, czy to, okay. nie wiem czy, to jest, czy to jest tak jak z autyzmem, że to jest po prostu cecha, okay. że tego się nie leczy jako leczy, tylko okay. przygłusza się bardziej symptomy, objawy, ale ja się nie chcę wypowiadać. wypowiadać pewnie. Jako wiesz, ja, jako też nie, ja też nie bo jestem lajkiem w tym temacie, więc nie będę tutaj udawał, że, że jestem ekspertem, bo ale, ale chętnie posłucham na pewno tego. Jeśli rzeczy. czegoś jeśli czegoś się dowiem, no to będę, będę okay. mówił publicznie na temat tego, jak to kwalifikuje. Wygląda, Trzeba się WHO zapytać. Jak mówiłeś, to ty tam... Zaprosimy kogoś, kto jest w WHO i wiesz, zrobisz podcast. Tak, niech tam wytłumaczy, jak to jest z depresją. Ale wracając do rzeczy, do czasów, kiedy nie było, nie było depresji ani, hmm. ani niczego, były tylko tygrysy. Zaczynałeś E, swoją przygodę, tak jak mówiłeś, 15 lat temu, od, od, no, początku, od początkowych tak. sezonów e, Top Model. Mhm. E, jak myślisz, jak się zmieniła w ogóle branża? Bo ja Ci powiem o swoich obserwacjach, i moje obserwacje jest, e, są takie, że tak jak mówiłeś. Jest problem z lajkami pod postem na Instagramie, kiedyś był problem z lajkami pod postem na Facebooku. Mhm. Ale jeśli chodzi o social media, wydaje mi się, że totalnie się to zmieniło. Okay. Że rozmawiałem z naszą wspólną, z jedną z naszych wspólnych Aha. znajomych, która też była w top model, i ona mówiła, że ona nie rozwija na przykład swoje, swojego konta na social mediach, bo kiedyś jak ona zaczynała, czyli tych paręnaście lat temu w tych pierwszych sezonach top model, to, to w ogóle nie miało znaczenia. Teraz jeśli nie masz konta na Instagramie, no to prawdopodobnie często też nie pracujesz, nie jeśli istniejesz. go nie prowadzisz. Teraz jak już nie masz konta na Instagramie, to cię nie ma, wiesz, jakby nie istniejesz, co nie? Więc tak, jakby... i to jest, wiesz, i to jest istotne w tej, mhm. e, szczególnie w tej branży, bo jak ja widzę modelkę, która nie ma konta na Instagramie, mhm. bądź e, e, go nie prowadzi, no to ja po prostu nie wiem, jak ona wygląda. Okej. Okay. Eee, a ja spotkałem się ostatnio właśnie z jakimś się... Takim, takim stwierdzeniem, że a, najbardziej atrakcyjne osoby to właśnie takie, które nie mają, wiesz, tam miliona lajków na Instagramie czy, czy w ogóle nie mają Instagrama, bo może tutaj chodzi, nie wiem, o jakąś tajemniczość czy cokolwiek, gdzie wiesz, nie odkrywa się e, wszystkich, wszystkich że tak powiem kart od razu przed całym światem, ale jakby wracając Tylko do Warto sobie za, zadać pytanie dlaczego nie masz konta na Instagramie? Może coś ukrywasz, że na e, przykład jak jesteś tam jest. wiesz, jesteś jakimś tam hitu hitmanem. E, ale e, wiesz, tak, tak jak mówię, no konta to na Instagramie w tych czasach, szczególnie w naszej branży jest właśnie ważne, no bo często też tam klienci wchodzą, wiesz, zdarzyły, zdarzały mi się e, jakby briefy do, do zleceń, gdzie a rzeczywiście ważne był, ważna była ilość followersów na Instagramie i na przykład e, gdy wybierali finalnie już osobę do, e, do danego zlecenia, decydują, jednym z decydujących aspektów właśnie było to, e, była ilość, ilość followersów na, na wiesz, na, na social mediach, e, więc no jeżeli rzeczywiście chcesz w tej branży E, działać, a, to ten Instagram często jest, e, często jest bardzo istotny, ale z drugiej strony też znam osoby, które są na tyle, ma, na tyle mają genialną twarz, genialną urodę i, i jakby e, i wszystko, że tak powiem, tam gra, i wymiary i tak dalej, i są, i są właśnie e, świetnymi, świetnymi modelami, modelkami, którzy w ogóle praktycznie też tak, jak tutaj wspominałeś, nie prowadzą e, konta na Instagramie, czy nawet nie mają żadnego, żadnego zdjęcia, a, a pracują i tak, wiesz, świetnie. Więc e, mm -hmm. e, Tutaj to przeważnie te, 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 te jakby te lajki, czy ilość, ilość followersów. E, Pomaga właśnie w takich e, zleceniach mocno, e, mocno, mocno komercyjnych, właśnie jeżeli chodzi, nie wiem, o, często też o, o jakąś e, firmę, która właśnie też szuka często e, rozgłosu poprzez e, właśnie potem oznaczanie ich i tak dalej, co, co pomaga im się wiadomo rozwinąć, to więc, e, więc to też, e, też, e, też takie firmy często szukają właśnie osób, które, które mają duże ilości e, tych followers'ów, ale tak jak wspominałem, żeby świetnie pracować, też z drugiej strony e, nie trzeba mieć tych, tych social mediów jakoś genialnie, genialnie rozwiniętych. No dobra, ale teraz e, chciałbym, żebyś zapuścił na chwilę Wąsa i opowiadał, jak to mm -hmm. kiedyś było. Okay. E, w jaki sposób e, według Ciebie? E, Były to się, się zmieniło? Zmieniła, bo poruszyliśmy tematy social mediów, a na pewno masz dużo więcej e, innych e, Wiesz, na pewno na pewno też zmieniło się dużo po pandemii, bo je, ja też mam porównanie właśnie jak będąc jako, jako model na, na faszynwie, chodząc na castingi, wiesz, dziennie potrafiliśmy mieć po. 12, 13 castingów, a po pandemii bardzo się to zmieniło, i ja mam wrażenie, że nadal nie wróciło to do, do normalności, pomimo, pomimo tego, że, wiadomo, gdzieś tam ten cały COVID jest wyciszony, są inne pożywki dla mediów w tym momencie ważniejsze, ale, ale teraz, nie wiem, zdarza się, że są, nie wiem, po trzy castingi dziennie dla modeli, czy 4, czy albo, nie wiem, czasami jeden, więc, więc na pewno też fashion. Nie są e, tak opłacalne jak, jak kiedyś, o ile w ogóle można nazwać, że, że faszyniki kiedykolwiek były opłacalne dla modeli czy modelek, chociaż te stawki rzeczywiście za pokazy e, kiedyś były o wiele większe. I, i, i też e, często, na przykład, jeżeli model e, był wynajmowany przez daną markę na tak zwany ekskluzif, czyli mógł. Pójść tylko w pokazie danej marki, no te stawki e, mogły być w wysokości, nie wiem, kilku tysięcy euro, nawet kilkunastu tysięcy euro, różnie. E, czy na jakiś super gwiazd, nie wiem, może nawet kilkadziesiąt. Więc e, chociaż tutaj oczywiście, no mówię, nie chcę, nie chcę przesadzać. E, ale, ale właśnie najbardziej się opłacało zawsze dostać taką, e, taki pokaz dla, e, jako model ekskluzyw danej marki, czy to Gucci, czy to, czy to Prada, czy, czy, czy Louis Vuitton, czy Saint Laurent, różnie. Ale e, teraz na pewno te stawki poszły, poszły mocno, mocno w dół. I, i e, często modele nawet e, nie wiem, twierdzą, że okej. Okay, fajnie pojechać na Fashion Week, tylko no też okej, okay, agencja daje ci tam jakieś kieszonkowe, ale wiadomo, też wszystkie ceny gdzieś tam poszły do góry, wszystko gdzieś tam zdrżało, więc te kieszonkowe też nie wystarczają, nie wiadomo, jak na, jak na długo. Więc, więc też trzeba często zabrać własne pieniądze. Wiadomo, jeżeli ktoś w danym momencie jest młodą osobą i nie ma jakichś tam, powiedzmy, oszczędności, czy, czy, czy tam rodzina też nie ma mu z czego, że tak powiem, dać danych pieniędzy, to Oczywiście my też często możemy e, pomóc, ale e, jakby reasumując, chodzi o to, że głównie na Fashion jak teraz leci się po prostu, e, jeżeli już po prestiż, żeby zrobić pokaz jakiejś znanej marki, znanego projektanta, żeby właśnie zrobienie danego pokazu e, ruszyło tą kostkę domina, o której wspominałem wcześniej, żeby popchnęło nas do kolejnych zleceń, e, czy nie wiem, czy po pokazie na przykład potem zrobić jakiś lookbook, czy kampanię danej marki, bo, bo aż tak się spodobamy danemu designerowi. Eee, ale jeżeli chodzi o same takie właśnie aspekty, jeżeli chodzi o, o same rejty wynagrodzenia, eee, no to na pewno porównując branżę kiedyś a dziś, ja mam wrażenie, że stawki poszły bardzo mocno w dół, jeżeli chodzi o wynagrodzenie dla, dla, modeli, dla modeli czy modeli szczególnie za granicą. I też ważna rzecz często też to jest jedna, mam wrażenie, chyba nadal z nielicznych branż niestety, gdzie tutaj jakby dziewczyny mogą zarobić znacznie więcej niż, niż panowie. I to nawet widzę często po postawkach, czy, czy nawet po jakiś kontraktach zagranicznych, że właśnie tutaj kobiety zarabiają więcej niż, niż faceci. Zdecydowanie. To się, to się nie zmieniło. Mi się wydaje, że nadal jest ta tendencja i, i, e, i tak dalej to rzeczywiście wygląda. Jest to dosyć zrozumiałe, no bo w zasadzie wszystko sprzedasz kobietom. A... W sensie kobiety mają dużą, dużą przewagę, no bo mm. e, tak czy siak u obu płci e, często chętniej e, przyciągają e, wzrok po prostu. Dokładnie. Są, dokładnie. że tak powiem, e, bardziej, e, bardziej estetyczne i w, naszym, w naszej kulturze właśnie trafiają do, do, do tej... E, większej ilości odbiorców, tak. tak też, do większej ilości. Bo w zasadzie nie ma produktu, którego nie może, e, moim zdaniem, zareklamować kobieta, a jest pełno produktów, których nie zareklamuje mężczyzna. Bo mężczyzna nie, nie zareklamuje ci tamponów, a kobieta zareklamuje Reklamuje ci maszynkę do golenia, tak? W dzisiejszych czasach jesteś pewien, że mężczyzna nie zareklamuje e, tamponów? To... <noise> Wiesz, no to, to jest, no to jest kwestia, kwestia, kwestia umowna, nie i e... Nie wiem, w zasadzie nie wiem. Teraz to, teraz ja to myślę, że, nie? Ja myślę, że Ja myślę, że jest taka możliwość. Wiesz, co no, jakby tutaj, oczywiście pół żartem, pół serio, i ja zawsze wyznaję zasadę, którą zresztą nauczył mnie mój ojciec, że żyj i pozwól żyć innymi, i, i, i takiej zasady się, się trzymam w życiu i to jest najważniejsze. Ale patrząc na to, właśnie, co się, co się dzieje na świecie, chyba w tym momencie nie jestem w stanie mnie nic zaskoczyć, więc myślę, że. że Mężczyzna y, tampony mógłby też y, zareklamować. Oczywiście tutaj się, się śmie. najwyżej to wytniesz. Y, znaczy, ale... oczywiście, może być to y, mężczyzna po korekcie. Ci na może być. Może być, oczywiście. Wtedy. Właśnie. To jest, to jest ciekawy temat, który ci się, o który mogę ci się, się Ciebie zapytać. Jeśli masz na przykład modelkę po korekcie, mhm. jak na to patrzysz teraz? Bo na pewno to, to, to się zmienia na świecie. Nie? Znaczy ja uważam w ogóle, żeby wiadomo, w jakim kraju żyjemy, oczywiście to się zmienia na szczęście, ale no, no nie, nie będziemy oszukiwać, że nie jesteśmy najbardziej tolerancyjnym krajem na świecie i jesteśmy najmniej. Tolerancyjni w Europie, według wszystkich? Nie, nie chciałem tego mówić, nie chciałem tego mówić, powiedziałeś to za mnie, e, więc, e, więc ja, ja osobiście, ogólnie, pracując w ogóle w tej branży, e, uważam, że, że nie można mieć żadnych uprzedzeń, jakby. E, bo no, trzeba być naprawdę tolerancyjnym człowiekiem, i tak jak mówię, nie mam z tym żadnego problemu. Ja się absolutnie do tego w żaden sposób nie, nie zmuszam i tak jak powiedziałem, żyj i pozwól żyć innym, i to jest najważniejsze. Każdy ma swoje życie, każdy ma się e, czuć ze sobą dobrze, ze sobą komfortowo, kochać siebie, i to jest najważniejsze. E, więc jeżeli przychodzi do mnie osoba po zmianie płci i uważam, że może po, pracować, korekcie. po, korek po korekcie płci, przepraszam. Eee, to dla mnie to nie jest jakby żaden, żaden problem. Jeżeli mamy dany pomysł na taką osobę, i, i ta osoba też nie ma z tym problemu, i, i nasze wizje razem się, eee, się łączą, a to, to jakby to, to czemu nie? Znam takie przypadki, eee, i, i, i takie osoby też bardzo, bardzo fajnie, fajnie pracują i, i działają w branży i sobie radzą. I wiadomo, nie jest to łatwa rzecz dla takiej osoby, taka zmiana w życiu, eee, ale no, czasami jest to konieczne, żeby po prostu czuć się. Czuć się dobrze we własnym ciele, co jest jak najbardziej e, zrozumiałe. Fajnie. No teraz przechodząc do kolejnego punktu, o który chciałam się ciebie zapytać, jak już byliśmy o Mówiliśmy o rzeczach, które definiują pewne osoby tutaj modelki. No to pewnie kojarzysz temat naszej znajomej Samueli Torkowskiej, o której nagrałem okay. już nagrałem dwa, dwa filmy. Raczej Aha. tego nie obejrzy, bo mnie zablokowała już prewencyjnie na okay. wszelkich kanałach. W każdym razie. Long story short chodzi o to, że była modelką, była okay. bardzo popularna w pewnym tym swoim czasie, i ona na pikniku Konfederacji powiedziała, że, no, że ona chce, żeby się po, pozbyto ludzi z różnych mniejszości, że fajnie, że Konfederacja Aha. na to przystaje. No i wielu markom zrobiło to gigantyczny problem, ponieważ musieli usunąć i materiały z nią i zrobić tę sesję na przykład na nowo. część marek. Niektóre marki ją zostawiły, no bo e, oczywiście, wiesz, zrobienie sesji, no to często dla, dla takiej marki, no to jest rząd około 10 tysięcy, nawet jak to jest mała sesja, to to, to to już jest parę tysięcy złotych i jak e, mała marka, początkująca marka e, wynajmie taką modelkę, to, no to jeśli taka modelka jest jej największym kosztem i pochłania połowę budżetu sesji, no to to już jest duży problem. No, jest I niestety po, po takim odpale, kiedy modelka Przestaje być kojarzona z fajnymi rzeczami, czyli z sesjami, czyli z jakimiś story, z wygłupami, i ona faktycznie wyjdzie ze swoimi poglądami do, na, na świat. Co, co jeszcze jest o tyle problematyczne, że w tej branży. Umówmy się, jeśli ja miałem, kiedyś taki, ja miałem kiedyś taki case i poskarżyłem się, to był jeden z niewielu przypadków, kiedy ja się faktycznie poskarżyłem z takim bardzo dużym niesmakiem na modelkę. Robiłem testy jednej dziewczynie, robiliśmy te testy na mieście. I ona i to było chyba dzień po, po paradzie równości i okay. byli kolorowi ludzie na mieście z balonikami, wiesz, wszystko, wszystko git, myślisz sobie, o, fajni kolorowi ludzie idą, się bawią, mają przedłużyli sobie imprezę jeszcze jeden dzień, grupka tam 20 ludzi. nie I ona mówi: o, jak to wszystko tych ludzi, ludzi na P coś tam zaczęła mi gadać, i ja tak wiesz, zrobiłem wielkie oczy. Ja jej powiedziałem wprost, że ej, słuchaj, dziewczyno, jesteśmy teraz w branży modelingowej. Wiesz, jaka jest szansa, że ja na przykład należę do, do, do tych ludzi, że ja się mieszczę w jednej z tych literek. Szansa jest gigantyczna, a ty mi mówisz takie rzeczy, nie? I ja to mm. pow tam powiedziałem agencji. Agencja musiała ją natemperować. Tam dziewczyna chyba nawet już e, nie pracuje, chyba się zorientowała, że za dużo ludzi, który, do których e, czuje tę nienawiść e, w tej branży jest. Ale okay. tutaj, jest, tutaj pytanie dla ciebie jest do ciebie, które ja zadawałem e, w filmach o tym całym case'ie. Czy modelka może mieć swoje poglądy, szczególnie w dobie social mediów. Yy, powiem Ci tak, no jest to na pewno ciężkie pytanie: e, czy może mieć swoje poglądy? Każdy może mieć własne poglądy, tylko e, pe, pe, pełniąc jakby oczywiście pełną funkcję lub pracując, e, nie wiem, w pewnych, w pewnych branżach. W pewnej branży, no nie możesz ich niestety wygłaszać, co jest, co jest dosyć smutne, a w przypadku niektórych, tak jak widać, chyba nie do końca smutne, bo, bo lepiej by było, gdyby nie były wygłaszane. Wygłaszać jakby wszemi wobec do opinii publicznej, no bo niestety. No, można sobie tym bardzo mocno e, napsuć w swojej karierze, że tak powiem, i, i zamknąć sobie wiele furtek, e, zawalić wiele mostów. E, więc e, no jeżeli chodzi ogólnie. Ja wiem, że najbardziej na świecie właśnie e, różni ludzi. E, Religia, polityka i, i, i pieniądze. I to są gdzieś tam takie trzy rzeczy, które, które gdzieś tam właśnie najbardziej potrafią poróżnić. No i czasami lepiej mądrze, mądrze milczeć niż, niż głupio się wypowiadać. I, i a, uważam, że, że każdy ma, że tak powiem, może mieć, można mieć oczywiście własne poglądy, i to jest jak najbardziej wskazane, ale. Czasami e, powinno się ugryźć w język e, przede wszystkim dlatego, żeby nikogo, e, nikogo później e, też nie urazić, bo... z dzisiaj. Okej, okay, lepsze cisze niż bzdury. No to widzisz, no to to, to co <laughs> powiedziałem. Nawet nie widziałem, więc nie, nie użyłem tego dla... Pokazałem dla tego... Maćkowi dzisiejszy napis aha, na aha, ścianie, Tak, tych, tak, którzy tak, nas Także e, po, pokazał mi właśnie Olek to samo, co przed chwilą mniej więcej powiedziałem, że lepiej właśnie e, e, mądrze, mądrze milczeć niż głupio gadać, także... Eee, tak jak tutaj e, wracając jeszcze. Co to byś te... zrobił w takiej sytuacji, jakbyś, e, jakbyś miał taki kęs. Jakby ta dziewczyna była akurat w Twojej agencji, ona teraz jest jakąś e, redaktorką w Realu 24, co jest w ogóle okay. już moim zdaniem e, dnem dna, ale, ale nieistotne. E, co byś zrobił, jakby to Tobie się przydarzyło? Jakbyś był w agencji mhm. i nagle modelka, która Ci napędza, napędza biznes, jesteś nią mhm. zachwycony, a ona wyskakuje z takimi rzeczami i robi takie problemy dla klientów. I, i, i co jest najzabawniejsze w tej historii, mhm. że on ona się od tego nie odcięła, okay. że ta, ta osoba nie chciała naprawić tutaj, naprawić sytuacji, wycofać mhm. się w tych, z tych słów, bo mhm. była też kwestia Wiktor Stadniczenko. To też znana osoba, też to było na, na Donaldzie, na, na wszystkich portalach, na jakichś pudelkach. Też było, że rzucił żartem i też szedł w zaparte zamiast, wiesz, zamiast się wycofać, zamiast spróbować załagodzić sytuację. Co ty byś zrobił, jako jakbyś był ich agentem? Wiesz co, jakby tutaj, nawet jeżeli to byłaby, mówiąc szczerze, Wiesz, no, tak jak powiedziałeś, tak jak ja to powiedziałem, każdy ma mieć prawo swoje poglądy, jeżeli rzeczywiście te poglądy raziłyby e, w dobra innych, i, i, i raniłyby innych ludzi, i, i były no, 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 skrajnie po prostu irracjonalne, to nawet jeżeli to by była osoba, która. No, może tutaj dla, nie dla niektórych wydać się to, co teraz powiem, e, jakby e, trochę takie wydumane i nieprawdziwe, ale ja myślę, że tak jak jeżeli to by była no, bardzo. Osoba, która przynosi naprawdę duże zyski, to tak czy siak przy, przy tego typu sytuacjach, no myślę, że byśmy się po prostu pożegnali, bo, bo jakby no pewne rzeczy są nie do, nie do przyjęcia, nie do, nie do przeskoczenia. I, i tak jak, tak jak tutaj e, mówię, no, są so, so pewne granice, są so pewne granice po prostu, których się e, nie przekracza I, i, i chociaż my zawsze e, jako agenci, zawsze jako bukerzy cokolwiek by się działo, jakikolwiek e, model czy modelka mieliby problem e, na kontrakcie, czy, czy na zleceniu i tak dalej, czy nawet, no, my też jesteśmy często jak taka druga rodzina też dla modeli, modelek i, i często nam się nawet zwierzają z jakichś prywatnych rzeczy i, i też e, e, przechodzimy z nimi przez to, bo, bo, bo takiem szczególnie ci, ci modele właśnie full time, którzy z nami najczęściej mają kontakt i, i, i jakby mamy z nimi bardzo często kontakt, to, to często, często z nimi rozmawiamy, zwierzają nam się z różnych rzeczy, więc jesteśmy, takim, jesteśmy takimi trochę właśnie wychowawcami też, też dla nich. Pamiętam właśnie jeszcze, wiesz co, pamiętam jeszcze jedną sytuację, tutaj nie będę jakby przytaczał wiadomo nazw żadnych i tak dalej, ale były też, były też problemy. Kiedyś pamiętam jakaś modelka zdewastowała chyba jakiś pomnik czy, 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 czy jakąś inną, nie wiem, rzeźbę w jakimś parku w Warszawie i też było o tym bardzo głośno. Ty słyszałeś pewnie o tym, czy nie? No coś mi świta ale... Tak, i wiesz, i, i, i też, też był też był problem. Nie wiem, jak to się skończyło, ale, ale wiem, że była wiesz, wielka afera i, i, i też chyba agencja się z nią finalnie, finalnie pożegnała, bo, 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 bo też to było jakieś rzeczy no, no skandaliczna, nie, nie, do, nie do przeskoczenia ale już wiem co chciałem powiedzieć kończąc jeszcze wątek już pomijając jakby te wszystkie aspekty i, i, i stawianie sobie pewnych granic e, i wygłaszanie tak e, e, no tak skrajnych tak skrajnych poglądów i, i obrażanie po prostu e, ludzi to My zawsze jesteśmy po stronie modeli. E, po stronie mod, modeli, modelki, czy modela, właśnie, jeżeli chodzi o każdego typu problem, jaki mają, nie wiem, czy to w życiu prywatnym, czy to właśnie na pracy, e, czy tak dalej, zawsze, zawsze ich jesteśmy w stanie e, wesprzeć, pomóc i, i, i oczywiście zawsze jak coś się dzieje, to, to, to stoi, stajemy po ich stronie, czy jest nawet jakiś problem z klientem, który nie wiem, narzuca jakąś stylizację na sesji, na przykład której model też, też, też nie chce i godzi w jego dobra, czy dobry wizerunek. Też my zawsze stajemy hmm. po stronie po stronie jakby naszego naszego modela czy modelki. A mocno kontrolujecie social media swoich modeli, bo jak na przykład Aha. jakiś model bądź modelka wrzuci jakieś story, typu, że w sumie to Kanye West ma trochę racji, no to co wtedy robicie? Znaczy, no i widzisz, no i tutaj to są, to są takie, wiesz, bardzo, bardzo cienkie granice. No tak jak mówię, każdy ma prawo do wygłaszania swoich poglądów, tylko każdy też musi zdawać sobie sprawę, no że jak sobie pościelisz, tak, tak się wyśpisz, więc jakby to. to no, Rzeczami mogą zaszkodzić nie no tylko dokładnie. sobie, ale i nam. No, no oczywiście, że tak, bo my też jesteśmy z tym kojarzeni. No, ktoś pisze na przykład w, w internet wyszukiwarkę imię, nazwisko tej osoby i od razu wyskakuje, że, że jest nie wiem, osobą, która, którą reprezentujemy, więc to, to też potem dla nas problem i też zgłaszają się do nas różne różne osoby, załóżmy, mogą się zgłaszać różne osoby, które no, mają do nas pretensje czy jakieś nieprzychylne komentarze, na przykład e, pod nie wiem, czy na Google, czy, czy gdziekolwiek, jeżeli chodzi o właśnie nasze. Nasze, nasze firmy, nasze agencje, e, więc jest, jest to na pewno problem, ale e, jeżeli chodzi właśnie o samokontrolowanie social media, no na pewno jeżeli jesteś modelem, to musisz zdawać sobie z tego sprawę, że zrobisz dużą, nie wiem, kampanię, czy to klienta w Polsce, czy, czy, czy za granicą, czy, czy gdziekolwiek, e, czy nawet jakiekolwiek zlecenie, nie musi to być jakaś duża kampania, ale będziesz no kojarzany z tą marką, e, no to nie możesz wrzucać sobie, nie wiem, e, na, na załóżmy, czy nie możesz, możesz robić wszystko, jesteś, jesteś wolnym człowiekiem, ale no, nie, nie wypadałoby wrzucić na social media zdjęcia, gdzie nie wiem, leżysz e, na, na wpół rozebrany, nie wiem, na, 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 na ziemi pod jakimś klubem, i nie wiem, a, półprzytomny, i widać, że po prostu jesteś w stanie agonalnym, no bo, bo potem, nie wiem, zobaczy to, załóżmy, e, klient i, i powie: Kurczę, ja wziąłem taką osobę, takiego modela, czy, czy tam, nie wiem. no Tutaj nie chcę mówić też modelkę, bo, bo jednak, wiadomo, dał mnie, mnie wypadać. <grym> Oczywiście, e, ale, e, ale no zdarzają się różne sytuacje, więc, więc potem do nas wraca i mówi: Słuchaj, no, widziałem na waszym e, story. E, że, że model, którego wzięliśmy do, do zlecenia, e, wrzucił takie zdjęcie? Wiesz, co no. Generalnie po my, na kontrakcie było, Tak, był okay. na, dokładnie, na tak. Miał prawo, ale wiesz, wtedy mówią, dobra, my nie wykorzystujemy w ogóle wiesz, wizerunku tego modela, nie płacimy wam za tą sesję. Ewentualnie, nie wiem, płacą tylko za dzień zdjęciowy i, i, i tyle, bo, bo też też się spotkałem z takimi sytuacjami i, i, i takie, takie rzeczy mają miejsce. Więc, tak jak mówię, wrzucać można wszystko. Nie kontrolujemy, nie, 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 wiem, nie, nie śledzimy absolutnie, bo jakby modeling to nie jest niewolnictwo XXI wieku, więc jesteś jakby wolnym człowiekiem, ale często też takie pytania padają: czy ja muszę was się pytać, jaki post wrzucam, czy, czy, czy coś? Ja mówię, że no absolutnie jakby nie może, no jeżeli będzie coś bardzo godząc, godzącego. W dobra, lub jakiś właśnie klient zobaczy coś no, niepokojącego, co, co, co go zmusi, na przykład, do niewykorzystania wizerunku lub usunięcia wizerunku danej osoby. No to wtedy rzeczywiście no, trzeba, powiedzmy, rozmowę wychowawczą przeprowadzić i, no, i jest, jest problem. Wtedy już wkraczamy, wkraczamy my i, i, i powiedzmy, jakieś też inne jeszcze osoby, czy tam jakiś opiekun prawny, jeżeli to jest osoba niepełnoletnia, czy, czy tam ktokolwiek inny. Rozumiem. I idąc tak dalej, e, trzymania strony e, modeli, co mi się mhm. bardzo e, podoba, na pewno w ciągu 15 lat spotkałeś się z bardzo ciężkim e, tematem, który ja na swoich social mediach mhm. i również w tym podcaście e, poruszam. Pewnie słyszałeś o naszej akcji Psstrykaj, nie dotykaj. Oczywiście, że słyszałem. Tak. E, Możesz opowiedzieć, jak to jest z takimi kwestiami w agencji, ponieważ jak zrobiliśmy e, artykuł do Gazety Wyborczej z Igon Dzieciuchowicz, to mhm. wypowiedział się na ten temat Marcin Tyszka, dał swój komentarz i mhm. on mówił o tym, że o ten problem nie istnieje, bo zawsze to są duże sesje. Tam e, e, generalnie nigdy nie ma opcji jeden na jeden. Wiesz, co załamałem się po tym komentarzu, bo to e, świadczyło o lekkim e, odklejeniu pana pana Tyszki, do którego mam wielki szacunek, ale w tym totalnie nie mogę się zgodzić, mhm. bo sesje, nawet sesje komercyjne, zdarzają się jed, jeden na jeden. Nawet nawet jeśli chodzi o robienie, o robienie jakiejś story, to, to nie zawsze musi być, wiesz, musi być wielka ekipa i tak dalej. To jest mhm. raz. I moje pytanie jest, czy w agencji faktycznie jest bezpieczniej pod takim względem, czy agencja ma coś takiego jak, jak czarna lista fotografów? Wiesz co, szczerze, absolutnie, po pierwsze, po pierwsze jakby ten, ten w ogóle świetna akcja, ja, ja bardzo popieram i cieszę się, że, 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 to, że to wszystko, że tak powiem, zapoczątkowałeś tak naprawdę, bo to jest jakby Twoje no po tak, prostu. Tak. I to jest to jest super, więc, więc naprawdę to jest Szapoba. Z mojej strony, i myślę, nie tylko z mojej, ale wielu wielu ludzi i też no, no dziewczyn, które miały z tym, z tym styczność, czy też może, może i modeli, bo, bo też z drugą strony też to również może działać. Więc. Więc to, to, to raz, a jakby kolejna rzecz jest taka, że nie mamy, mówiąc jakby totalnie szczerze, nie mamy czarnej listy fotografów, jeżeli chodzi o tego typu zdarzenia. Bo może właśnie dlatego, że jakby e, już załatwiając wszystko przez agencję, gdzie fotograf jakby, no, zanim się umówi na ja sesję... Ja to wypikam, ale wiesz aha. na przykład, że do takiego nie poślesz dziewczyny, nie? No, wiesz co, my chyba nawet... Wiesz co, może dlaczego to mówię? Bo, e, bo my nigdy do niego nie wysłaliśmy nikogo. Może dlatego. Ale, ale wiesz, ale, ale jakby e, wracając właśnie do, do tematu... E, jeżeli chodzi o czarną listę fotografów, to bardziej mamy taką czarną listę fotografów, jeżeli chodzi, przynajmniej jeżeli chodzi o nasz przykład, e, którzy na przykład, nie wiem, no, nie oddają zdjęcia, e, nie oddają zdjęcia, e, czy czekamy na zdjęcia bardzo, bardzo długo, e, czy nagle mówią nam po pół roku, że zgubili kartę i tych zdjęć w ogóle nie będzie, a modelka czeka na wyjazd na kontrakt I, i to nie jest tak, że my po pierwszej takiej sytuacji od razu kogoś skreślamy, bo tak jak mówiłem, no dajemy e, gdzieś tam e, każdemu szansę, często i drugą i, i ja wierzę w ludzi, ale jak się tak takie sytuacje zdarzają notorycznie, no to po prostu takiego fotografa rzeczywiście wsadzamy na tak zwaną czarną listę i już tej współpracy dalej nie ma. E, ale też e, jakby słyszałem, słyszałem o takich rzeczach jak najbardziej i, i wiem, że takie rzeczy się zdarzają, ale e, jeżeli chodzi o mój przykład, e, no, jeżeli chodzi o agenta i o naszą agencję, my, taki, my czegoś takiego nie mieliśmy, ale to właśnie może dlatego działa tak, że tak jak sam powiedziałeś, w agencji jest po prostu bezpieczniej. Bo gdy ta osoba dany fotograf wie, że, że musi napisać do, do agenta, żeby umów, umówić się na daną e, sesję czy na dane testy, czy często modele e, będąc u nas po prostu w agencji. E, gdy ktoś do nich pisze, przekazują nam dany kontakt do tej osoby, która do nich pisze, żebyśmy my już się z nimi dogadali i wszystko ustalili, no to to jest o wiele bezpieczniejsze. No, wtedy jest jakby ta osoba sobie zdaje sprawę z tego, no, że, że no. No, nie można sobie pozwolić, że tak powiem, na, na, na różne takie tego typu rzeczy e, całkowicie, no tak jak tutaj już z tym ustaliliśmy i o czym ta akcja mówi, no, e, no chore, e, bo gdzieś tam ta osoba no ma swojego agenta, który wszystko ustalił, wszystko wie, dał zgodę jest gdzieś tam chroniona, powiedzmy, Będąc w tej agencji, więc to nie jest umówione umówienie się takie bezpo, bezpośrednie, że tak powiem jeden na jeden przez, przez e, Instagrama, nie wiem na sesję zdjęciową, tak jak nie wiem na randkę na Tinderze, gdzie rozmawiasz tylko o, o danym spotkaniu, czy tam o danej sesji, wied, wiedzą tylko te dwie osoby. E, więc e, tak, no na pewno. Jest to w pewien sposób y, ochrona, więc może my dlatego akurat takich sytuacji w agencji nie mieliśmy, ale tak jak powiedziałem, y, słyszałem, y, słyszałem różne rzeczy i y, y wiem, że jest to, jest to problem y, dosyć powszechny. I y, 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 no, dla mnie to jest niewyobrażalne, żeby, żeby coś takiego miało miejsce, bo. bo y, no, jakby ciężko mi nawet tutaj coś, coś więcej na ten temat powiedzieć, ale no nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, żeby umówić się z kimś po prostu na sesję jeden na, na jeden i dochodziło do, do, do takich sytuacji i, i, i potem zostawia to naprawdę dużą, e, dużą, dużą bliznę na, na, na psychice takiej, takiej dziewczyny i ona potem na przykład już nawet jeżeli ktoś będzie chciał się zumówić na, na zdjęcie, jakiś kolejny fotograf, który ma totalnie, nie wiem, super intencje i, 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 i chce zrobić jej super materiał, no to będzie się po prostu automatycznie tego obawiało i pozostawi to jakąś wskazę na jej psychice, no, bardzo możliwe, że nawet i, i do końca życia, więc, e, więc no, jest, to, jest to coś, e, co na pewno jest niedopuszczalne i, i cieszę się, że, że, e, że ta akcja jest, bo, bo jest na pewno bardzo potrzebna i oby jak najwięcej e, ludzi, szczególnie no, z branży, e, było, świadomego, świ było świadomych tego problemu, bo, bo taki na pewno istnieje, a my widochodzi na to po prostu, że Mieliśmy szczęście i, 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 na, i, i na całe, właśnie szczęście, że, że nie mieliśmy styczności, jeżeli chodzi o naszych podopiecznych, że tak powiem, w, w naszych agencjach w tej materii. A skoro byłeś w, skoro byłeś w biznesie tak bardzo dużo lat, mhm. spotykałeś się z takimi rzeczami, no bo. Mhm. E, te sesje, które ty robiłeś, jak byłeś tym Edwardem i musiałeś udawać ten, ten romans, dotykać się z modelką mhm. i tak dalej... Kiedyś to było samopas, byliście po prostu Wy i ekipa. Okay. A teraz do tej ekipy w tych nowszych sezonach top model dochodzi taka funkcja jak koordynator intymności. Mm -hmm. Zatem całe spojrzenie całego biznesu się, się zmieniło. Wszystko się zmieniło, oczywiście, tak. Że tak. tak. Wiesz to, nawet taki przytoczył absolutnie przykład chyba jednego z ostatnich takich TV show, seriali, gdzie, gdzie była taka totalna, powiedzmy, wolność słowa i, i, i e, e, zupełnie inaczej, właśnie. Świat i ludzie patrzyli na, na wszystko, no to The Office, jeden chyba z moich ulubionych seriali, nie wiem czy Twoich też, ale, ale dużo, dużo ludzi bardzo lubi. I to był chyba taki jeden z ostatnich właśnie seriali, gdzie, gdzie, wiesz, była taka właśnie wolność słowa i te pewne żarty, które teraz już by nie, nie przeszły, wtedy przechodziły. I tak jak powiedziałeś, no teraz jest na sesjach koordynator intymności i wtedy, no, z tego co pamiętam, no nie było czegoś takiego, wiesz. I, i potem dziewczyny, no ja oczywiście, wiadomo, to, to, to jest praca, to gdzieś tam było swego rodzaju zadanie. Dziewczyny też idąc do tego programu, no chciały osiągnąć jakiś sukces, wiedziały, z czym to się wiąże, natomiast no też nie trafiły na kogoś, kto był nie wiadomo jak nachalny, tutaj mówiąc o sobie i, i wiedział, gdzie są pewne granice I, i, i że tak powiem tutaj też słuchałem tego, co dziewczyny, co dziewczyny mówią i też starałem się, żeby czuły się, jakkolwiek patrzeć na tą sytuację jak najbardziej patrząc na tą sytuację jak najbardziej komfortowo wiesz, ze mną, chociaż no patrząc na te wywiady później no to e, to to e, chyba, chyba nikt, nikt tak, tak naprawdę nie, nie mówił, że, że się jakoś źle czuł czy, czy coś, tylko właśnie, że to było bardziej jakieś ciekawe doświadczenie, ale też może dlatego, że co, co zresztą wcześniej wspominałem, że ja też również jakiś tam stres lekki no, no czułem, gdzieś tam to był też mój pierwszy taki program TV, gdzie, gdzie, że, gdzie występowałem jakby właśnie jako wynajęty model do, 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 do zadania z modelką, więc one się stresowały, ale też się również stresowałem, ale finalnie z tego co patrzę, wiesz, no mieliśmy dobrego fotografa, ale takim koordynatorem tej intymności można powiedzieć, że na sesji wtedy, nie pamiętam teraz niestety imienia, nazwiska, ale była aktorka, która dawała pewne, wiesz, rady, więc, więc no aktorka akurat na ten temat gdzieś tam, no to było zadanie w pewien sposób aktorskie, no wypowiadała się i, 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 i dawała różnego Różnego rodzaju właśnie, właśnie jakieś tam wskazówki. E, więc to można porównać e, poniekąd do takiej koordynatorki intymności. Tylko no mówię, to wtedy tak się nie nazywało, teraz tak to się nazywa. A wtedy mieliśmy właśnie aktorkę na planie, która gdzieś tam e, pomagała głównie, głównie modelkom, no i też fotograf był, był świetny, to był chyba Marcin Kępski, ile się nie mylę wtedy, więc, więc też mieliśmy super osobę za, za obiektywem, który, który no też wiedział, jak to zdjęcie zrobić, a moim zadaniem po prostu było to, żeby pomimo tej sytuacji, stresującej sytuacji dla dziewczyn no, i też dla mnie wtedy, żeby zrobić to ze smakiem i, i, i nachalnie po prostu nie dotykać się wszędzie, gdzie się dano, bo to jest czyjaś świątynia, czy czyjeś, czyjeś ciało. I, I jeżeli ktoś sobie tego nie życzy, to, to po prostu tego, tego nie robimy. No, ale wiadomo, z czym ten program się wiąże i, i, i jakie to było akurat zadanie aktorskie. Tak, ale w samej pracy. Y Modela, modelki, też prawdopodobnie zauważyłeś, że e, zmienia się podejście. Dajmy na to zwyczajny lookbook. Prawdopodobnie e, tych 15 lat temu e, byłeś dużo bardziej dotykany niż byłeś dzisiaj. Podobnie dziewczyny. Okej, okay. ale w jakim, w jakim sensie? dotykany przez, przez, przez kogo na lookbooku? Przez fotografa? Przez, przez, przez... przez, fotogra mhm. przez fotografa, przez, przez właśnie całą ekipę. Mhm. No, niekoniecznie przez wizerzystkę, bo ona musi mieć twoje pozwolenie, no ale tak. prze, też przez stylistkę. Chodzi mi o to, mhm. że na przykład ja cały czas mówię przy okazji tej akcji, staram się uczyć, że zanim kogoś dotkniesz, zanim poprawisz włos, czy cokolwiek, no to zapytaj się bądź upewni się, że ta osoba wie, że będzie dotykana. Wydaje mi się, że pod tym kątem również się, również się w branży sporo zmieniło od długiego czasu. Bo z... nie każdy zawsze sobie wiesz, nie każdy zawsze jest ok e, z dotykiem każdego. Wiesz o co chodzi. Tak, to znaczy wiesz, no też e, dużo się zmieniło po, po pandemii. E, no, w, generalnie. E, o, w czasie pandemii to też były jajca, no, jeśli były, chodzi były jajce, o jajca, ale dużo się zmieniło też po pandemii, bo, bo ludziom po prostu się zmieniło dużo w głowach, wiesz. E, no, nie oszukujmy się teraz. Na przykład, nawet dużo moich znajomych mówi, że, no nie wiem, Maciek, próbowałem się dostać do, do psychoterapeuty, nie ma terminów, więc poszedłem do jakiegoś innego, gdzie, gdzie tam, nie wiem, znalazłem w końcu kogoś po, po jakimś tam czasie. No, bo niestety pandemia zrobiła dużo złego i też trzeba pamiętać o tym, że, że tak jak powiedziałeś, po pierwsze, że sobie, nie wiem, ktoś może nie życzyć dotykania ciebie, no bo to jest Twoja strefa intymności. Tylko, że z drugiej strony, też, no niestety, trzeba spojrzeć na to, że, no, będąc takim modelą, modelką, no, ktoś. Się tobą na tej sesji musi zająć, więc no, nie da się poprawić e, wiesz, e, pewnej, pewnej rzeczy czy, czy na, na sesji e, no, bez jakiegoś tam dotykania. Tylko są, wiesz, są różnego rodzaju dotykania. Mi się wydaje, tak, że nie możemy też popadać ze skrajności nie, o, w skrajność. Co, o, oczywiście, tylko chodzi, tylko chodzi mi o to, że teraz zwraca się uwagę większą na to, żeby była ta zgoda. No tak, no bo, bo zaczęło. Zaczęto... A kiedyś nie było, kiedyś to, kiedyś wszyscy mieliśmy to w dupie. Jak no ja dokładnie. zaczynam 12 lat temu, to, to wszyscy mieliśmy to gdzieś. Poprawialiśmy no po prostu. No dokładnie, to prawda, no wiesz co, no, no, dużo się rzeczy zmieniło, no na przykład y, teraz gdzieś tam y, na działce w, w jakiejś tam mojej z, miejscowości, y, no to wypikasz to dla żartu, chciałem powiedzieć, że wiesz, że kiedyś miałem, nie miałem zasięgu internetu, teraz mam, więc to dużo się zmieniło. ale <grym>, to, to jest akurat śmieszne. <grym>, y, ale wiesz, y, także, także to na pewno, ale jeżeli chodzi właśnie o tą samą intymność, y, no inaczej na to wszystko patrzymy, bo jest chyba większa świadomość po prostu, wiesz, pro, problemu y, i i, i dlatego tego to się też, to się też zmienia. No, kiedyś o wielu rzeczach po prostu się, się nie mówiło, tylko przechodziło się, e, się obok. E, no, to, słuchaj, no ale o czym my mówimy, skoro, skoro kiedyś podczas e, wojen e, napoleońskich e, stawali naprzeciwko siebie żołnierze, śli naprzeciwko, e, naprzeciwko siebie i strzelali, do, do i ten, kto był w pierwszym rzędzie, no od razu umierał. Jaki miał sens takie, e, takie wojny i traktowanie, i traktowanie w ten sposób e, człowieka? No, tak samo teraz, no, po prostu zaczęto, tak jak ewolu, ewolu, ewoluował sposób Prowadzenia bitew, czy tam, czy tam wojen, tak samo ewoluowało nasze, nasze myślenie i, i, i postrzeganie naszej, naszej intymności. E Także ja uważam, że, że jak najbardziej to akurat jest, jest na plus i, i super, że, że, tak się, że tak się stało. Eee, I no, 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 to prawda no, trzeba, mieć, trzeba mieć przede wszystkim dużo szacunku do, do siebie nawzajem, do drugiego człowieka, do jego intymności. I też należy zawsze pamiętać o tym, że, że nigdy nie wiemy, co dany człowiek przechodzi na co dzień we własnym życiu, z samym sobą. Więc ja mam takie podejście tutaj, może trochę zbaczając z tematu do, do życia, że e, dla każdego po prostu staram się e, być, być miły, staram się być dobrym człowiekiem, bo, bo, tak jak mówię, no, nigdy nie wiesz, co dana osoba w danym momencie swojego życia przechodzi i w jakim... Bagnie potrafi być i, i w jakim bagnie jest, a mimo to nosi gdzieś tam tą maskę, maskę na twarzy i nie pokazuje tych emocji, więc, e, więc po prostu no, 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 trzeba, trzeba szanować i intymność, i, i, i drugiego człowieka. Myślę, że to jest klucz do, 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 do wszystkiego. Bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś, i jeśli masz jeszcze siłę, Jasne. Ja, bym poruszał tem, ja bym poruszył temat modelek plus size, bo okay. o to trochę zahaczyłeś, a jest to też dosyć delikatny temat, i wydaje mi się, że tutaj również e, nawet moje postrzeganie e, się zmienia, bo ja kiedyś nagrałem na szklane oko cały film o tym, kiedy w Polsacie był ten nieszczęsny e, program modelka plus size, coś tam to, taka podróbka top model, okay. tylko że z dziewczynami e, większych rozmiarów. Z, Ruben, ja się... z Rubensowskimi kształtami rozumiem. Tak, okay. tak. I ja się tam trochę, trochę poznęcałem. Po czasie rozumiem, że to było niesłusznie, bo e, ja tam wychodziłem z tezy na przykład, że można obciąć po prostu podaż kalorii i to mhm. wszystko naprawi. Mhm. E, Potem się dowiedziałam że, że nie. Po prostu poznałem osoby, które Aha. autentycznie miały wiesz, hormonalne problemy, które nie pozwalały im na przykład na taką zabawę okay. swoim ciałem, jak e, tobie czy mnie Aha. pozwala nasza, nasza genetyka. 30 kilka kilo, tak? Chodzi o to odchudzanie słynne, na przykład moje, że 37 kilo w 3,5 miesiąca. Zab tak albo, słyszałem. Albo zabawy Christiana Bejla między rolem, rolą w mechaniku a w Batmanie. No tak e, tak więc, słyszałem, no. ale. E, ale nadal trzymam się tego, że ten program był zrobiony źle. I to, że jedna prowadząca była, że tak powiem, rozmiarów gigantycznych. I przyszła inna dziewczyna rozmiarów również gigantycznych, i ona jej powiedziała, że co ty robisz w tym programie, powinnaś schudnąć dla zdrowia, a ty patrzysz na tę prowadzącą i sobie myślisz: naprawdę, naprawdę ty to mówisz i. i Chodzi, chodzi mi również o to, ja nie chcę mówić kto to był i tak dalej, Aha. ale e, ja też skrytykowałem samą tę prowadzącą, skrytykowałem e, to jak ona prowadzi social media, ponieważ ona też mówiła o sobie, że ona jest modelką plus size. Tylko, że moim zdaniem ona nadal, nadal byśmy jej nie nazwali modelką plus size. Okay. Że modelka plus size to nie jest dziewczyna, która jest po prostu duża, tylko to jest dziewczyna duża. Właśnie z tym, co ty wspomniałeś rubensowskimi kształtami. Chodzi mm -hmm. mi o to, że chyba dużo trudniej jest być nawet modelką plus size niż modelką nie plus size, bo jeśli dziewczyna przytyje, no to się to zawsze może różnie rozłożyć. Nie? Jeśli mm -hmm. dziewczyna jest super chuda, no to łatwo jej być modelką, jeśli ma tylko wzrost. Wiesz, o co mi chodzi. No wiem, wiem, o co chodzi. To znaczy, no kurczę, to też jest, wiesz, temat, temat rzeka, bo oczywiście kwestie zdrowotne to kwestie zdrowotne, no też pamiętajmy o, nie wiem, o obtłuszczeniu organów wewnętrznych, no ale mówię, to, to, to nie, nie jest podcast o jakichś tam medycznych aspektach, chociaż depresję poruszyliśmy, ale jakby, no wiesz, jest taki trend body, body positive, i jakby e, z jednej strony, tak jak powiedziałaś, no modelka plus size ma, ma, ma trudniej i uważam, że, że ma właśnie trudniej, dlatego że tutaj dochodzą te kwestie zdrowotne i na przykład też, ok, e, nie wiem, e, agent może stwierdzić, że słuchaj, powiedzieć takiej modelce, nie wiem, będziesz pracowała, e, będziesz pracowała e, super pod warunkiem, że przytyjesz. I wiesz, i, i, no, są, są takie sytuacje. E, no i wtedy co? I ty każesz modelce przytyć w sumie. E, dla jej zdrowia może to się różnie odbić, bo jednak no, mimo wszystko gdzieś tam. E, jakaś tam literatura e, naukowa mówi o tym, że jednak, no, mimo wszystko dla naszego zdrowia lepiej gdzieś tam być chudszym, niż mieć tę e, większą masę ciała. E, natomiast, znaczy, no... ja ogólnie uważam, że modeling jest strasznie brutalnym biznesem, e, z tego względu, e... że zawsze mówi się schudni, schudni, schudni. Teraz ty poruszasz temat w drugą stronę, tak. ale zaburzenia odżywiania są chyba jednym z najczęstszych problemów e, u S dziewczyn. Wiesz co, ja słyszałem o historiach, sorry, żebym nie zapomniał, że też ci. Że dziwej wejdę słowo, akurat, yy, że, że była taka yy, osoba, która potrafiła kiedyś wchodzić do, yy, do mieszkania na kontrakcie, załóżmy, nie wiem, modelki yy, i wysypywać jej ze śmietnika rzeczy yy, i patrzeć, co jadła. Eee, więc eee, taki historie Nasza koleżanka Grabowska e, na ostatnim naszym podcaście mówiła, no. że ona spróbowała e, pizzy, jak była w Nowym Jorku, ta słynna 1 dollar pizza, Aha. czy jakoś się tak nazywało, i agencja miała do niej gigantyczny problem, że dlaczego to zrobiłaś? A ona, halo, halo, no, 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 no hej, to powiem, to, ci, to jest tylko pizza, no, to nie no, ma znaczenia. No, to powiem ci, że to jest chore, no bo generalnie prawda jest taka, że oczywiście no, jakość jedzenia jest ogromnie ważna. no jelita to nasz drugi mózg, ale. E, no, tak jak powiedziałeś, pomiędzy tu inne już jakieś aspekty zdrowotne, hormonalne i tak dalej. najważniejsze, no, zresztą my o tym coś wiemy, jest, jest bilans kaloryczny. ok możesz wypełnić bilans kaloryczny czekoladą samą w ciągu dnia, a możesz wypełnić go, e, nie wiem, pełnowartościowymi e, posiłkami i, i nie wiem, jakimiś napojami białkowymi i innymi rzeczami. Czyli, dla przykładu, tutaj mówię, tak. Ale no wiadomo, że różnie się wtedy będzie człowiek po takim czymś czuł. Ale jeżeli chodzi właśnie o nas, to mówiąc całkowicie szczerze, my nigdy nie namawialiśmy żadnej osoby do jakichś drastycznych diet czy, czy czegokolwiek innego. Szczególnie, wiesz, no rodzice się często o to boją, że, że przychodzi modelka i na przykład, no trzeba zrzucić kilka centymetrów, żeby, załóżmy, nie wiem, e, chodzić na wybiegu, ale już, wiesz, te czasy, gdzie, gdzie chodziło się na paryskich feszywnikach i wyglądało się jak tak zwane, e, jak to ludzie e, spoza branży nazywali wieszaki, mówiąc brzydko. E, to, tak, to, tak, dokładnie. To już się, już się na szczęście skończyły i już nawet teraz agencje często wymagają i, i e, żeby dokładnie, wiesz, zmierzyć i na przykład jak ktoś jest za chudy, to, to też nie poleci, wiesz, mimo, że ten ciuch będzie, e, załóżmy, leżał super, no to, to nie będzie Pracował, bo, bo jednak, tak jak sam powiedziałeś, to też się zmieniło, że się zwraca na te, na te aspekty wymiarów i, i, i tego, czy ta modelka wygląda po prostu zdrowo. Dużą uwagę się teraz do tego przykłada i to, i to jest super. Ale jeszcze wracając do tematu, wiesz, no jakby jest to body pozytyw teraz, no ale też trzeba, trzeba jakby patrzeć na to, żeby. Też wiesz, nie zwariować, i wszystko ma jakieś tam swoje granice, i każdy medal ma dwie strony. I ja uważam, że jeżeli okej, okay, jeżeli dziewczyna się dobrze czuje sama ze sobą i, i nie ma problemu. Z tym, żeby rzeczywiście przytyć, czy, czy, czy z tym po prostu, jak wygląda i, 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 i czuje się atrakcyjnie, to wtedy to jest ok. Natomiast zmuszanie kogoś, wiesz, na siłę do, do przytycia, czy do, czy do, czy do zrzucania, e, to na pewno nie jest nasza polityka działania. I tak jak mówię, ja, no zresztą, wiesz, e, ty też, też mnie rozumiesz jak najbardziej, na pewno, że ja namawiam e, do większej aktywności fizycznej. Jeżeli ktoś ma, e, oczywiście, e, zrzucić jakieś centymetry, to po prostu ja mówię, Szczególnie, gdy na przykład nie wiem, osoba jest niepełnoletnia i właśnie rodzice zadają te pytania, i, albo są nawet na spotkaniach przy podpisaniu umowy, zawsze podkreślam, że po prostu większa aktywność fizyczna, e, ruch e, i, i nie wiem, no i nie, powiedzmy nawet nie wiem, nie się. Nie wiem, nano no, czy, czy nie jedzenie codziennie fast foodów, no może takie rzeczy, ale nie to, że wiesz te słynne, jak to kiedyś było, waciki nasączone sokiem pomarańczowym i, i że się tym modelki żywią, bo no w, w tym momencie to już na pewno tak nie wygląda, y, na szczęście. E, I to jest, to jest, to jest dobre, e, więc to też, też, też się zmieniło. Ale, ale wiem, że kiedyś takie sytuacje rzeczywiście podobno miały miejsce, ale to wchodzenie jakby przez, e, przez agenta do, 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 do mieszkania i wysypywanie tego, wiesz, co, co, co w śmietniku, no to żeby zobaczyć, co ta modelka jadła podczas odchudzania czy zrzucania, wiesz, centymetrów, no to, to jest straszne, wiesz, to jest, to jest po prostu kontrola. I tylko ty wiesz, ja też mówię o tym, żeby to też, to są jakby przypadki, które można policzyć na palcach jednej ręki, bo naprawdę modeling jest super zajęciem, i żeby też nie, nie było. Eee, że tutaj e, ka każdy aspekt życia ma swoje plusy i minusy. Ale naprawdę, jeżeli masz dobrą agencję, jeżeli masz głowę na karku i, i po prostu wiesz, czego chcesz, i chcesz, nastawiasz się na zarabianie pieniędzy z modelingu, a nie, nie tylko na ciągłe imprezowanie, chociaż mówię, nie musisz być modelem modelką, żeby ciągle imprezować. Eee, ale, ale to naprawdę jest to, jest to super jest to super branża i, i e, można naprawdę super sobie e, zarobić nasza jedna z, e, z modelek naprawdę naprawdę zarabia na przykład super pieniądze na kontraktach zagranicznych i, i ustawia jej to super życie w młodym wieku. Zresztą dużo modelek od nas naprawdę teraz lata i zarabia fajne pieniądze na kontraktach, więc, więc to jest naprawdę super, że takie dziewczyny właśnie w młodym wieku e, dzięki temu, e, które wiedzą czego chcą, Potrafią, mo mogą dzięki temu po prostu mieć fajny start yy, w przyszłość i, i, i też się z tego bardzo cieszymy po prostu. Jeśli chodzi o to yy, robienie wymiarów, yy, mi się zdarza czasem powiedzieć niektórym się, moim yy, znajomym, że hej, ty nie musisz być modelką agencyjną. No to jest to, to, jest to brutalne, ale no, nie, każdy, nie każdy musi być. Nie? No ja tak. też na przykład przegapiłem swoje okienko, w którym Aha. ja mógłbym być, mogłem być, okay. mogłem być modelem, okay. bo też, też byłem, że tak powiem, miałem dużo bardziej wysuszoną twarz, jak miałem tych 18-19 lat. Każdy był kiedyś piękny i młody, Tak, co nie? 190 cm wzrostu, teraz no. wiesz, teraz co ja bym mógł zareklamować? Nie e... wiem, laptopy Hyperbooka, polecam. <laughs> ja, to się, ja to się śmieję, że wiesz. Albo Shura mógłbym tak. reklamować, świetne mikrofony. Proszę pan. No ja to się teraz śmieję, że ja to mogłem, wiesz, zareklamować co najwyżej, może jakieś tam, nie wiem, pulpety, podliskie czy coś by mnie wzięli w tym momencie, ale, ale jakby, to, to, no to wiesz, no tak to jest. No kiedyś wszyscy byli piękni i młodzi, ale. Eee... Ale nawet jak ktoś jest piękny i młody, to niekoniecznie musi być tym modelem. Oczywiście, no wiesz, ja, ja znam... nie każdy ma predyspozycję. Ja widziałem, ja podchodziłem do tylu e, ludzi na ulicy, którzy no naprawdę mogli genialnie pracować już abstrahując od tego, co mówiłem wcześniej, że, że wiadomo, rynek weryfikuje i tak dalej, ale naprawdę no widziałem, że no, no twarz jak z obrazka, e, no fotogeniczność to tam inna sprawa, bo to też różnie się wygląda często na, na, na żywo, różnie, różnie nas widzi aparat, coś o tym wiesz. E, więc, e, i, I mówili, nie, sorry, w ogóle to, to nie dla mnie, nie jestem zainteresowany, a po prostu no, mieliby, wiesz, e, mówiąc mówiąc, ludzko, pełne kieszenie dolarów, czy tam euro, czy innych pieniędzy, bo byli tak, mieli tak genialne urody, że to się w ogóle, wiesz, w głowie nie mieści, co nie? I po prostu stwierdzili, że, że nie i, i, i tyle. I że wolą, wol nie wiem, być e, no, kimkolwiek innym w życiu, ale na pewno... Na pewno nie pracować w tej branży. No, niektórzy po prostu nie chcą się. E, nie mają parcia na szkło tak zwanego i, 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 i nie, nie chcą e, się wdrażać w tę branżę, pomimo tego, jak wielki potencjał e, mają. No, każdy ma prawo wyboru, oczywiście, że tak. Powiedzmy sobie, czym jest modelka plus size. Modelka plus size to nie jest po prostu duża dziewczyna, tylko, model, tylko dziewczyna o określonych kształtach. I o to mi właśnie chodziło, mm -hmm. e, mówiąc o tym, że trudniej jest zostać modelką plus size, bo nie każda tyje w ten, w ten sam sposób, że modelka plus size powinna być, mieć przede wszystkim i biodra. Italię i ten biust. Jeśli, tego, jeśli te elementy się nie zgadzają, no to wtedy jest duży problem. A u chudej dziewczyny, która jest po prostu modelką wybiegową, wystarczy, że biodra nie będą, e, nie będą za szerokie. E, dużo więcej można wybaczyć, jeśli chodzi o jej e, sam stan e, sylwetki wyjściowe. Co e, o tym sądzisz? Wiesz co? O, jakby oczy, oczywiście, że tak, no, czyli nawet to jest ciekawe, że. Macie że... w agencji plus size? Mamy w agencji modelki, modelki plus size, jak najbardziej. E, tylko tak jak mówię, no. Z, tymi, z modelkami plus to jest tak właśnie, że co ja podkreślam, no, jeżeli dziewczyny yy, muszą, muszą po prostu ze sobą się dobrze czuć. Jeżeli nam dziewczyna sygnalizuje, że, że, że nie wiem, że ona nie chce, jakby być w tych danych kształtach, które nawet umożliwiają jej zarabianie tych pieniędzy i, i tą pracę, to my mówimy, no, okej, okay, jakby no, nie, muży, nie możemy nikogo do, do niczego yy, zmusić. My naprawdę jesteśmy jakby. Staramy się naprawdę mieć mega fajną rodzinną atmosferę w agencji i do każdego podchodzić indywidualnie i rozumieć każdego problemu i problem i e, problemy. Ja naprawdę tutaj, wiesz, e, mówię, mówię mówię jakby szczerze, jak jest, nie koloryzuję, bo, bo rzeczywiście tak, tak do tego wszystkiego podchodzimy. Może właśnie dlatego, że ja wcześniej działałem po, te, po tej stronie i, i, i wiem po prostu, e, jakich rzeczy też, też, też nie robić i jak, e, co, co czuje taka osoba, która staje się właśnie e, tym modelem, modelką. Eee, także... Eee wiesz, jakby, czy ciekawe teraz nawet, wiesz, w Chinach e, na kontrakty e, często agencje potrzebują modelki plus, size, co kiedyś, wiesz, nie było praktycznie nie do pomyślenia, tak? E, na przykład, e, wiadomo, są, są, różne, e, są, są różne etapy i w jednym w jednym roku na przykład może być e, popyt na daną urodę, e, może właśnie być popyt na takie rubensowskie kształty, w innym roku nawet w Chinach, wiesz, może być popyt na chłopaków z tatuażami, co też e, wcześniej nie było do końca oczywiste, E, więc ten rynek się jeżeli chodzi właśnie o tą, o tą szczególnie o te zagraniczne kontrakty te azjatyckie się, się mocno, mocno zmienia. Właśnie jeżeli chodzi właśnie o modelki to modelki jest no by... Wiesz, to, to, to też nie ma takiego jakby określonego wymiaru konkretnego, że, że musi mieć tyle i tyle tak naprawdę w biodrach, bo każde ciało jest, jest inne. Wiadomo, że inaczej się też układa, tak jak zresztą wcześniej wspomniałeś masa. Ta, tak, te proporcje, ta, ta, ta masa, gdy mamy troszkę jesteśmy wyżsi, no to to, to inaczej też, też wygląda inaczej, to się nam wszystko rozkłada, są inne proporcje, ale na przykład często klienci proszą nas, nie wiem, o, o dziewczyny, które mają, no, Biodrach, jeżeli chodzi o plus size, no minimum 100. I wtedy musi mieć dziewczyna 100 cm w biodrach minimum i, i więcej. I wtedy na przykład ją chcą zabukować. Jeżeli masz mniej niż. 100 centymetrów w biodrach, no to nie ma takiej na przykład szansy, tak? Tylko to, co też powiedziałeś, wiesz, a propos właśnie tej, tej, tego body pozytyw i gospodarki hormonalnej, ja też wcześniej byłem, wiesz, laikiem w tych kwestiach i też nie zdawałem sobie sprawy, ale, ale też wiem, jak to jest ważne, ale co ciekawe, jeszcze wracając do takich, wiesz, aspektów właśnie, właśnie psychicznych, ostatnio napotkałem na, na, ciekawy, na ciekawy artykuł, że jakby przyczyna Główną przyczyną depresji, wcale wiesz, nie jest e, równowaga chemiczna w organizmie, tylko na przykład e, właśnie otyłość, e, co, co też jest ciekawe, e, palenie papierosów, e, środowisko pracy, e, środowisko, w którym żyjemy, zanieczyszczenie powietrza, więc, więc wiesz, to, to obala też e, wszystkie jakby, e, mity przepisywania e, tych, tych re recept na te wszystkie lekarstwa ale to jest, wiesz, e, rodem z lat 90. Więc widzisz, no bardzo dużo rzeczy się zmienia. Cały czas się, że tak powiem, rozwijamy, tak samo, tak jak wiesz, jak z tym, z tą gospodarką e w organizmie, znaczy, z ja którą chciał... nie możemy wiesz, schudnąć. Tak samo wiesz, no też o też, też te aspekty psychiczne, które są uważam, głowa jest jedną z najważniejszych po prostu wiesz, rzeczy, jeżeli chodzi o, o, o bycie modelem, modelką, no to, to, to też muszę przyznać, to na pewno. Tak, tak, ale na pewno zgodzisz się, że jeśli chodzi o te sprawy, e, możemy czytać e, co, e, cokolwiek, ale koniec końców, tak czy siak, musimy się szu, e, słuchać ekspertów i lekarzy. Oczywiście. Jeśli mamy problemy, iść po prostu do, do lekarza i oczywiście, nie Oczywiście, oczywiście. To było, to, to było jak? Jakiś tam artykuł, właśnie napisany przez, przez jakiś tam znany. Jasne, jasne. Tylko, Co, chodzi, tylko chodzi mi o to, żeby, nie my, żeby ktoś, kto nas ogląda, nie pomyślał, że, że rzucenie palenia załatwi wszystkie sprawy. Nie, to też nie to. To, to są czynniki, które, wiesz, jak, które, które wiem, pomagają rozwijać depresję. No, Natomiast właśnie mhm. mówi się, że głównym aspektem tej, tej depresji I Zawsze warto rzucić palenie, nawet na nawet początku. No, widzisz, no dokładnie, ale to tak samo jak jeszcze wracając do tego, plus size modelka nie będę kichał. E, modelka, wiesz, modelka, która schudła na przykład u nas, która, która właśnie była w wymiarach plus-size i nagle, nie wiem, pojechała na wakacje, e, schudła, właśnie miała troszkę niższy ten bilans kaloryczny i tam zrzuciła powiedzmy tutaj przykładowo do 95 nie wiem, centymetrach w biodrach i klient nagle wrócił znowu po nią, bo wcześniej miał ją na sesji i, i było te, wiesz, 100 centymetrów, e, no to, to już się tutaj nie wziął, bo stwierdził, no, że już jest, wiesz, za, e, za chuda, można powiedzieć, tak? Także, e, także, także tak to wygląda, ale e, generalnie no, e, też jest to fajne teraz, że się, e, że się nie tylko e, pokazuje właśnie. E, Ciuchy ubrania na, e, na, na tak zwanych wiesz, jak to kiedyś w Paryżu na faszyjnikach, e, mówiąc brzydko, e, jak to nazywali ludzie w wieszakach, tylko też właśnie pokazuje się, że, że każda kobieta jest, 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 jest piękna i, i, e, i wiesz, i, i w naszym społeczeństwie każdy może super wyglądać, i, i dlatego uważam, że te modelki, modelki plus size. To, to jak najbardziej słuszny kierunek, ale będąc modelką plus, na pewno trzeba bardziej monitorować swoje, swoje zdrowie i, tak jak mówię, czuć się, czuć się dobrze we własnym ciele i, i to jest najważniejsze. Zrób. Będąc też, też chudym, też musisz się czuć dobrze we własnym ciele tak więc to działa jakby, wiesz, w dwie strony. Dziękuję. Myślę, że to jest bardzo dobre e, podsumowanie, szczególnie jeśli chodzi o tę branżę, musimy podkreślić, że trzeba być przede wszystkim e, w zgodzie z samym sobą, dobrze czuć się z samym sobą. No bo to są podstawy, nie trzeba lecieć z motyką na słońce, ale jeśli ma się wystarczająco długą motykę, która może być ekwiwalentem nóg, to wtedy może warto. Wystarczająco, uderzyć długą, i na słońce. wystarczająco długą motykę, powiadasz. To zabrzmiało. Żeby, żeby sięgnąć te, te słońce, tak samo Bar. jak długimi nogami, A, można sięgnąć. E, okay. no Agentkę chodzi. Ale tak, oczywiście. Dobra, no... rozumiem. Rozumiem. Wystarczająco długo, Motyka, tak. Tutaj dużo, dużo e, kobiet e, tak, zwraca uwagę na ten aspekt, to na, to na pewno. E, tak jest, tak jest. Zatem e, bardzo Ci e, dziękuję za rozmowę. To była dla mnie wielka przyjemność, że, że się zgodziłeś, że tutaj e, porozmawialiśmy również, jako, również jako starzy kumple wiosne. z branży, którzy pracują milion lat. Mam nadzieję, że dla Was, drodzy słuchacze, e, ta rozmowa była bardzo interesująca. Dla mnie by była, jakbym ja tego słuchał, a nie tylko brał brałem. Ale w niej, nie słuchałem. Ale nie słuchałem. Czynny udział. E, powiedz Maciek, gdzie można znaleźć ciebie w internecie bądź swoją agencję. To jest e, chwila dla ciebie. Wiesz, co chwila dla mnie. Ja jak najbardziej zachęcam do, do zgłaszania się poprzez nasze socjale, oczywiście, o których już była dzisiaj mowa. Agencja Revs Models, agencja Panda Models. Myślę, że, że jak każdy wpisze w internecie, to oczywiście znajdzie nas bardzo, bardzo szybko. Zachęcam do zgłaszania się właśnie poprzez Instagram, poprzez zakładkę casting na naszych dwóch stronach internetowych i przede wszystkim nie można bać się zgłosić. Każdy, każdy może się zgłosić i niczemu, jakby nic, nic się w ten sposób nie traci, można tylko zyskać i trzeba być pewnym siebie, kochać siebie i, i, i. I spełniać marzenia, więc zachęcam po prostu każdego do tego, żeby, żeby się do nas odezwał i spróbował swoich sił, bo tak jak mówię, można tylko, można tylko na tym zyskać. Podsumowując. Tak jest. A ja ze swojej strony zapraszam serdecznie na swój Instagram oraz naszą grupę Facebookową Szklano czy Ludu oraz na swój patronite, który niedawno wreszcie założyłem za namową bardzo miłych mi ludzi. Wszelkie wpłaty i tak dalej będą mnie motywować do dalszej pracy, podobnie jak subskrypcja tego kanału, podobnie jak polecanie go dalej oraz komentarze. Proszę, mi mówisz szczególnie, jeśli się tutaj z nami nie zgadzacie w jakiejkolwiek kwestii, proszę nam to napisać. My się bardzo chętnie pokłócimy, bądź przybijamy piątkę, a być może nawet zmienimy zdanie, jeśli będziesz mieć wystarczająco dobre argumenty. Muszą Wiesz? być bardzo dobre. Muszą być bardzo dobre. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. O, dziękuję tak jest. Również. Trzymajcie się ciepło, cześć. Z widzami się pożegnaj. Halo! A właśnie, halo, dziękuję bardzo. Żegnam się z Wami. Tak, do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki, cześć. No, bardzo fajnie wyszło, myślę. Nie, no,